Proszę Państwa, sądząc po oklaskach, nie muszę tutaj sylwetki pana profesora aż tak dogłębnie przedstawiać, ale jest to wybitny historyk, politolog, ekspert i komentator wielu wydarzeń. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt książek dotyczących historii najnowszej. Nie wspomnę już o audycjach, nie wspomnę o artykułach. Chciałam dodać, że w 2000 roku, kiedy tworzył się Instytut Pamięci Narodowej, pan profesor był naczelnikiem Wydziału Badań Naukowych, czyli wskazywał kierunki rozwoju naukowego Instytutu Pamięci Narodowej. No, pochwalę się, że miałam wtedy okazję poznać pana profesora i przez jakiś czas wspólnie pracowaliśmy. Był również członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej. No i myślę, że do dzisiaj wielkim sympatykiem, mającym wpływ na wiele rzeczy, które związane są z Instytutem czy z historią w ogóle. Witam bardzo serdecznie, witam również pana redaktora, doktora Bartłomieja Zapały, który dzisiejsze spotkanie poprowadzi, a ja może za dużo mówić nie będę, bo państwo wiedzą, że dziś będziemy mówić o okrągłym stole, o faktach i mitach. Historia trwa 30 lat, spory z tym związane również trwają tyle. Na pewno dostęp do dokumentów, do źródeł pozwoli nam trochę zweryfikować swoją wiedzę, odsłonić pewne kulisy. Ale tu oddaję już głos naszym rozmówcom, specjalistom. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Jeśli Państwo pozwolicie, to powiem dwa słowa o tym, jak będzie przebiegała formuła tego spotkania. Najpierw poprowadzimy taką nie nazbyt długą rozmowę z panem profesorem, a potem sukcesywnie będziemy Państwa do tej rozmowy włączać, licząc oczywiście na bardzo aktywny udział. No i mam nadzieję, że ta dyskusja przerodzi się być może nie w rozwianie wszystkich mitów, czy wyjaśnienie wszystkich faktów dotyczących okrągłego stołu, ale na pewno może pozwoli nam usytuować to wydarzenie w odpowiednim kontekście. Poproszę pana profesora, żeby usiadł może. Ja też sobie pozwolę usiąść. Pani naczelnik już przedstawiła postać pana profesora, ale ja pozwoliłbym sobie o jednej publikacji wspomnieć może bardziej szczegółowo, bo pan profesor w swoich badaniach krąży wokół okrągłego stołu od pewnego czasu, pokazując, czy być może walka ulicznych, pewną atmosferę, która doprowadziła do tego wydarzenia, ale w swojej chyba najsłynniejszej książce W reglamentowanej rewolucji osadza to wydarzenie w pewnym kontekście, o którym chciałbym też, żebyśmy mogli dzisiaj porozmawiać. I panie profesorze, pozwolę sobie zacząć od pytania dotyczącego tego, co stało się właściwie kilka dni temu, bo 6 lutego mieliśmy 30. rocznicę rozpoczęcia rozmów okrągłostołowych i jeśli ustalić pewien ciąg wydarzeń i uznać, że rok 1989 rozpoczął cały cykl bardzo głębokich zmian w naszym kraju i jeśli szykujemy się do obchodów tego 30-lecia, niektórzy mówią, że kulminacją będzie 4 czerwca, to ten 6 lutego powinien być obchodzony w sposób jakoś taki huczny, być może nawołujący do takiego społecznego zaangażowania. A mimo tego, że media zauważyły to wydarzenie, to mam wrażenie, że ono społecznie nie obeszło się żadnym takim rezonansem. I chciałem zapytać, dlaczego tak się stało? I chciałem zapytać, czy być może dlatego, że te wydarzenia, które poprzedzały okrągły stół, no, nie pozwoliły potraktować tego wydarzenia jako no, coś, co warto świętować. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że Państwo tak licznie przybyliście na spotkanie. Jest mi szalenie miło. I odpowiadając na pytanie pana doktora, powiem tak. Okrągły stół ma moment swojej najlepszej prasy już za sobą w Polsce.
To znaczy jest tak, że to wydarzenie od początku bardzo podzieliło Polaków w ocenach, przy czym przez długie lata po okrągłym stole w przestrzeni publicznej dominowała, powiedziałbym, to, co ja nazywam białą legendą okrągłego stołu, czyli coś, co wyraził może tak najbardziej spektakularnie Adam Michnik w jednym ze swoich tekstów, mówiąc, że to był cud XX wieku, w ramach którego pokojowo komuniści przekazali władzę Polakom. I to było coś, co było stopniowo coraz mocniej krytykowane, aż doczekaliśmy czasów, w których jesteśmy teraz właśnie oto, w których górę bierze czarna legenda okrągłego stołu, a którą z kolei, no, tak najbardziej spektakularnie sformułował ostatnio Andrzej Gwiazda, na którego się powołał profesor Zbertowicz, co media odnotowały, że no, Kiszczak ze swoimi agentami się przy okrągłym stole dogadali i nam Polskę ukradli. Otóż ja twierdzę, że obie te wypowiedzi są nieprawdziwe, że mamy do czynienia z czarną i białą legendą okrągłego stołu, które się w Polsce zmagają. No, akurat 30. rocznica przybiegła w okresie, w którym ta czarna legenda ma przewagę, ale ja myślę, że stopniowo te legendy będą słabły i w miarę się będziemy oddalać od tego wydarzenia z kolejnymi dziesiętnymi rocznicami, górę będzie brał taki bardziej wyważony, zrównoważony stosunek do tego wydarzenia, do którego nie kryję, jestem bardzo przywiązany, będę się Państwu starał go przedstawić w kolejnych moich wypowiedziach. Bo moim zdaniem obie te legendy są nieprawdziwe, co nie znaczy, że nie ma w nich cienia prawdy. W każdej legendzie jest ziarno prawdy, jak wiadomo, i w białej, i w czarnej jest element prawdy. Tylko że w moim przekonaniu one są uskrajnione z przyczyn politycznych. Dlatego że w białej legendzie określone siły, mam tu na myśli przede wszystkim obóz postkomunistyczny i pewne części, powiedziałbym, takie lewicowo-liberalne dawnego obozu solidarnościowego w tej białej legendzie upatrywały, no, pewnego narzędzia utrzymywania się przy władzy, a z kolei dla części radykalnej prawicy taka właśnie czarna legenda okrągłego stołu posłużyła jako narzędzie do dojścia do tej władzy, co dzisiaj obserwujemy. I stąd obie strony się tak kurczowo trzymają tych swoich wersji owego okrągłego stołu, z których, jak powiadam, pewne elementy są prawdziwe, ale jako całość jest to nieprawda. Czyli nie jest prawdą, że przy okrągłym stole komuniści za jakieś takie czy inne obietnice oddali władzę pokojowo Solidarności. Nie jest też prawdą, że przy okrągłym stole komuniści wezwali swoich agentów po to, żeby urządzić maskaradę i pokazać, że rzekomo przekazują władzę, której nie przekazali. Nie, bo po prostu przy okrągłym stole i owej Magdalence w ogóle nie było mowy o żadnym przekazywaniu władzy. Kiedy się kończyły obrady okrągłego stołu, Polską dalej miał rządzić ten człowiek, który nią rządził, czyli generał Jaruzelski. Tylko miał rządzić już nie jako pierwszy sekretarz KCPZPR, tylko jako prezydent. I to się w pewnym zakresie udało, jak Państwo wiecie, Jaruzelski został prezydentem, pewnie jeszcze do tego będziemy wracać, jak to się odbyło. Natomiast wiemy, że nie był tym prezydentem na 6 lat, a tak to wynegocjowano w Magdalence. I on był prezydentem do grudnia 90 roku, czyli przez półtora roku. A później zajął jego miejsce ten z drugiej strony stołu. Nieokrągłego bynajmniej, bo w Magdalence nie było okrągłego stołu, czyli Lech Wałęsa, tylko że o tym drugim zadecydowali Polacy w wolnych wyborach i nikt nie podważył nigdy wyniku tych wyborów. Więc mówienie tutaj o jakiejś zdradzie i Tarkowicy jest pewnym nieporozumieniem. No bo kto kogo miał tu gdzieś zdradzić, skoro Polacy tak zadecydowali w grudniu 90 roku. A to, że część była przeciw, a część nie głosowała, to wszystko prawda, ale większość wybrała Lecha Wałęsę, uczestnika obrad w Magdalence. Na prezydenta, czy można powiedzieć, zalegitymizowała okrągły stół. Ale myślę, że w kolejnych wypowiedziach to rozwinę, bo zasygnalizowałem tylko pewien mój ogólny pogląd. Ale czy w takim razie prawdziwe, panie profesorze, jest twierdzenie, że okrągły stół stał się fundamentem tego, co po 89 roku się zaczęło w Polsce dziać? Czy dlatego warto przykładać do niego wagę i być może z różnych pozycji ideologicznych oceniać to, co się wówczas wydarzyło? Znaczy, okrągły stół na pewno odegrał w tym sensie rolę szalenie ważną, że on określił zasady, na których odbyły się wybory czerwcowe. Ja je nazywam zresztą plebiscytem czerwcowym, bo tak naprawdę w tych wyborach czerwca 89 roku, nie w pełni demokratycznych, nie tyle Polacy wybierali, choć oczywiście wybierali Sejm i Senat, ale tak naprawdę głosowali za kontynuacją PRL-u czy przeciw. I większość zagłosowała przeciw. To nie była olbrzymia większość, to nie było 99-0, jak pokazały wyniki
wyborów do Senatu, bo to zdeformowała ta ordynacja wyborcza quasi większościowa, ale mniej więcej pamiętajmy, że w tamtych wyborach w czerwcu 89 wzięło udział 62% Polaków i z tych 62% mniej więcej 3/4 powiedziało nie rządom komunistycznym. Czyli jakbyśmy odnieśli to do ogółu społeczeństwa, to nieco ponad połowa Polaków wtedy powiedziała nie rządom komunistycznym. I to uruchomiło pewien proces, który w dużym stopniu te plany z Magdalenki wywrócił do góry nogami. Nie zupełnie, ale częściowo tak. Natomiast okrągły stół jest często oskarżany o coś, za co moim zdaniem nie powinien być oskarżany, a mianowicie o to, że na przykład ludzie starego reżimu się uwłaszczyli, że nie przeprowadzono lustracji odpowiednio szybko, że w ogóle nie przeprowadzono dekomunizacji, bo to trzeba odróżniać te pojęcia. Dekomunizacja to jest znacznie szersze pojęcie niż lustracja. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że mamy niedaleko obok nas na południe od Polski taki kraj, kiedyś to była Czechosłowacja, potem się podzieliła na Czechy i Słowacja, gdzie nie było okrągłego stołu. Natomiast wszystkie te zjawiska w podobnym stopniu, a w pewnym zakresie nawet większym wystąpiły. Mimo że mieli tam ustawę dekomunizacyjną, ustawę lustracyjną dużo wcześniej niż myśmy mieli, bo już w 91 roku ja ufali. Ale komuniści współrządzą Czechami. No więc właśnie, i co więcej, jest tam Komunistyczna Partia Czech i Moraw, która legalnie działa pod nazwą komunistyczna. Wyobraźcie sobie Państwo w Polsce, że ktoś się ośmieli dzisiaj, już pomijam sprzeczność z konstytucją, bo to jest zakazane w konstytucji, ale jakby wcześniej, zanim ta konstytucja nie była, że PZPR się przemianowała na Komunistyczną Partię Polską ponownie, żeby go wyśmiano ich po prostu, prawda? Więc do czego zmierzam? Do tego, że okrągły stół jest, mówiąc krótko, oskarżany o nie swoje grzechy. Jego inne rzeczy trzeba oskarżać. Jego można oskarżać o to, że tam reprezentacja opozycji była niepełna, o to, że rzeczywiście może można było wynegocjować nieco więcej, na przykład nieco większy procent miejsc w Sejmie, albo na przykład w ogóle wolne wybory do Sejmu. Prawdopodobnie wtedy by się na to ekipa Jaruzelskiego nie zgodziła, sprawa by potrwała jeszcze parę miesięcy i zaczęłoby to wszystko gnić i w końcu skończyłoby się podobnie właśnie, jak to miało miejsce w NRD czy w Czechosłowacji. Bo nas straszono wielokrotnie, to właśnie obrońcy okrągłego stołu mówili, że chcecie odmęty rumuńskiej wojny domowej wpędzić w Polsce krytycy okrągłego, czy chcieliście. Otóż jak się patrzy na te wszystkie kraje bloku, no to widać wyraźnie, że poza Rumunią, we wszystkich tych krajach schemat upadku reżimów komunistycznych, gdzie były albo nie było okrągły stół, bo to różnie w różnych krajach wyglądało, był podobny. W pewnym momencie zaczynały się strajki, zaczynały się demonstracje, reżimy komunistyczne upadały. I dochodziło do wolnych wyborów, w których się nagle okazywało, że te siły postkomunistyczne są całkiem potężne i całkiem wpływowe. No a jakie miały być? Skoro przez kilkadziesiąt lat budowali swoją pozycję, to nie mogli zniknąć jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. W tym jest pewna naiwność, w ogóle, którą dostrzegam w wypowiedziach tych radykalnych dekomunizatorów, że wierzą, że jak my byśmy rządzili, ale ten bagent Bolek, to my byśmy tych komunistów wytrzebili. No nie, proszę Państwa. W październiku 91 roku odbyły się całkowicie wolne wybory parlamentarne, w których wzięło udział, nawiasem mówiąc, to Państwo powinno dać do myślenia, w stosunku do tych wyborów czerwcowych, niedemokratycznych w pełni, już tylko 43%, czyli poniżej połowy ogółu uprawnionych do głosowania. I wyłoniono Sejm, który był, składał się z 24 partii politycznych. Z postkomunistami jako drugą siłą. I tam, proszę Państwa, nie było woli jakiejś dekomunizacji. Była owszem podjęta próba lustracji przez rząd Olszewskiego, która przyspieszyła jego upadek, bo tak naprawdę większość posłów nie chciała tej lustracji. A dlaczego? Bo większość Polaków jej nie chciała. Bo gdyby było inaczej, to zwróćcie Państwo uwagę, ja obserwuję to nieustannie teraz w mediach publicznych, przypominane wystąpienie Jana Olszewskiego, to nocne wystąpienie, nie w Sejmie, tylko gdzie przerwano program telewizyjny i wtedy nie tylko ci, co byli w Sejmie, ale cała Polska, była to epoka, kiedy, jak Państwo pamiętacie, TVP miała monopol jeszcze ciągle, była jedyna telewizja dostępna w Polsce, przerwano o 22, czyli jeszcze w okresie dobrej oglądalności oba kanały i na obu kanałach Jan Olszewski powiedział to, co powiedział, agenci obalają mój rząd. I ja się pytam, czy następnego dnia wyszły jakieś tłumy na ulicę, jakieś strajki się odbyły w tej sprawie? Nie. No więc widocznie Polacy, dla Polaków to nie było wówczas takie ważne, żeby bronić tego rządu. Prawda? Do czego zmierzam? No po prostu do pewnych rzeczy jako społeczeństwo musieliśmy dojrzeć. Na przykład do lustracji.
No a do dekomunizacji nie zdążyliśmy dojrzeć, bo ustawa dekomunizacyjna miała sens właśnie w roku 91-92 i wtedy na przykład Józef Oleksy nie mógłby zostać premierem. A jaki sens miała ustawa dekomunizacyjna po tym, jak Józef Oleksy był marszałkiem Sejmu, premierem, Aleksander Kwaśniewski został prezydentem? Wszystko to w oparciu o wolę Polaków wyrażoną w demokratycznych wyborach, których nikt nie kwestionował. Nagle dekomunizacja wyblakła. No ale to tak zdecydowali Polacy. Można powiedzieć, że ich nie doinformowano, bo ich media manipulowały, a może teraz też manipulują, prawda? Więc to nie zwalajmy winy na media. Jak ludzie w czerwcu 89 chcieli odrzucić PRL, to ta część, która poszła głosować, miała swój rozum, chociaż propaganda rządowa różne rzeczy wtedy opowiadała, Solidarność miała bardzo ograniczony dostęp do mediów, odrzucili ten PRL. A później już nie byli tacy skorzy do radykalnych działań. Więc warto o tym wszystkim pamiętać. No dobrze, panie profesorze, powiedział pan, że mechanizm upadku rządów komunistycznych był taki sam, poza wyłonią większości państw Europy Środkowo-Wschodniej, że były demonstracje, że były protesty i potem rządy upadały. No ale patrząc na to, co wydarzyło się w Polsce, już abstrahując od tego, że to, co się działo czy w Czechosłowacji, czy na Węgrzech, wydarzyło się po tym, co stało się w Polsce 4 czerwca, że u nas ten scenariusz wyglądał jednak inaczej, że to nie strajki czy demonstracje doprowadziły do tego, że władza chciała podzielić się z opozycją. Można przywołać tę sytuację z drugiej połowy 1988 roku, to można i wielu historyków taką tezę stawia. Pan także chyba nie jest jej obcy, że opozycja czy społeczeństwo nie chciało mocno angażować się w protestowanie przeciwko rządom komunistycznym. Mimo fatalnej sytuacji gospodarczej, mimo dramatycznej sytuacji społecznej, strajki 88 roku zakończyły się niepowodzeniem. Znaczy, nie, to tu się nie zgodzę. One były bez porównania słabsze niż te z 80 roku, które zrodziły Solidarność, i to jest bezsporny fakt. Ale jest też faktem, że mieliśmy w 88 roku dwie fale strajków. Tą wiosenną i później tą letnią. I ta letnia była dużo silniejsza od tej wiosennej i co więcej dotarła do serca PRL-owskiej gospodarki, czyli na Górny Śląsk do kopalń. I zrobiło to na generale Jaruzelskim i jego otoczeniu bardzo duże wrażenie. Jest zachowany stenogram z posiedzenia biura politycznego, szczęśliwie się zachował, z sierpnia 88 roku, gdzie towarzysze z Jaruzelskim na czele się zastanawiają, siadać do tych rozmów z tym Wałęsą, czy nie siadać. I jak mówił Rakowski, chociaż ciężko mu to przychodzi przez gardło, powiedzieć, musimy z nim zacząć rozmawiać, bo jak nie, to czas działa na naszą niekorzyść. Czyli jak będziemy dalej czekać, to prawdopodobnie przyjdą kolejne fale strajków i cholera wie, jakie one będą wysokie. Może nas któraś spłukać. I generał Jaruzelski się przychylił do tego, ale powiedział jasno, ale pamiętajcie, towarzysze, że my nie przypadkiem wysyłamy tutaj towarzysza Czesława na rozmowy z Wałęsą, bo wszyscy wiemy, kim jest towarzysz Czesław, czym on kieruje, co za nim stoi. I niech sobie Wałęsa jedni ten sygnał odbiorą, jak należy. Czyli to był jasny sygnał, że idzie ten silny człowiek, za którym stoi cała bezpieka, prawda, i on będzie tutaj ustawiał Wałęsy. No i ustawiał go w tej Magdalence, tak jak to widzimy na kawałkach tych filmów, prawda? Tylko że wiemy, co później z tego ustawiania wynikło. Natomiast nie byłoby tej decyzji, gdyby nie ta sierpniowa fala strajku, bo Jaruzelski generalnie się nie palił do tego. On później, przecież ja mówię tutaj o pewnym skrócie myślowym, ale pamiętajmy, co się dzieje jesienią 88 roku. Otóż jesienią 88 roku, już zaczynają te rozmowy, najpierw jeszcze nie w Magdalence, tylko w taki jest piękny ośrodek MSW na ulicy Zawrat na warszawskim Mokotowie, ciągle pod kontrolą MSW. I tam się dochodzi do tego pierwszego spotkania Kiszczaka z Wałęsą 31 sierpnia 1988 roku. I od tego momentu zaczyna się podstawowy problem, który na wiele tygodni opóźni oficjalne, miesięcy nawet nie tygodni, otwarcie obrad okrągłego stołu. Otóż Kiszczak mówi, panie Wałęsa, co było to było, a teraz my się tu weźmiemy, damy wam miejsce w parlamencie, zalegalizujemy was i w ogóle będziemy razem te polskie sprawy teraz rozwiązać. A Wałęsa mówi, fantastycznie, panie generale, szalenie wszystko podoba, ale wszystko to będziemy robić pod szyldem Solidarności. Na co mu Kiszczak mówi, nie, panie Wałęsa, pan mnie nie zrozumiał, wszystko to będzie, ale bez szyldu Solidarności. I przez wiele miesięcy jest spór o to, jak Wałęsa i jego ludzie mają wrócić na powierzchnię. Jako chrześcijańskie związki zawodowe, jako chadecka partia polityczna, czy jako Solidarność. Z oczywistych względów ekipa Jaruzelskiego się nie chce zgodzić na powrót pod sztandarem Solidarności. I co się dzieje? Otóż popychy
Lecha Jaruzelskiego do tej decyzji, żeby się w końcu na to zgodzić, jeden z jego bliskich współpracowników, Alfred Miodowicz, lider OPZZ-u, już dzisiaj zapomniany, który po prostu jest przerażony wizją legalizacji Solidarności, bo się obawia, że mu z jego OPZZ-u większość członków ucieknie do Solidarności, zresztą później, jak wiemy, nie nastąpi. I co zaczyna robić Miodowicz, który jest członkiem biura politycznego i liderem OPZZ-u? Zaczyna wierzgać, wywijać, protestować, w końcu mówi, że on się domaga telewizyjnej debaty z Wałęsą. I większość kierownictwa partii jest przeciwna tej debacie telewizyjnej. Jaruzelski się waha. W końcu Miodowicz mówi, jak mnie nie wpuścicie do telewizji, to ja wezmę tych zachodnich korespondentów i Wałęsę i będziemy na Woronicza pod bramą debatować. I w związku z tym Jaruzelski mówi, no trudno, towarzysz Miodowicz, wiemy jaki jest, to jest człowiek ogromnym potencjałem intelektualnym, z tym Wałęsą sobie poradzi. No jak sobie poradził, to część Państwa pamięta, bo jak patrzę po twarzach, to wiele mogło widzieć tą debatę, wtedy tą cała Polska śledziła w końcu listopada 1988 roku. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, mówiłem o sierpniu, tam się w ogóle zgadza na rozmowie z Wałęsą, to już jest listopad i dopiero po tej rozmowie, którą oczywiście Wałęsa wygrywa i Wałęsa i Jaruzelski mówi nazajutrz, ta rozmowa nieszczęsna wszystko zmieniła, już nie możemy dalej dłużej czekać, trzeba się godzić na to żądanie Wałęsy, że on tu wraca pod szyldem Solidarności, już uruchamiajmy cały ten okrągły stół, to mija prawie pół roku, bo tu jest sierpień, prawda, tu jest grudzień. Początek grudnia. Więc widać, jak ten Jaruzelski się nie bardzo chce zgodzić na kolejne ustępstwo, się w końcu zgadza. No i później się zaczynają te rozmowy w Magdalence i znowu mamy taki moment krytyczny w Magdalence, kiedy w pewnym momencie strona solidarnościowa mówi, nie no, my się na takiego prezydenta, który będzie wszystkim rządził, nie zgodzimy. Nie ma mowy. Bo właściwie to jest powtórzenie tego, co było, tylko że teraz już nie pierwszy sekretarz będzie rządził, tylko prezydent. Musi nadać coś więcej. I w tym momencie Aleksander Kwaśniewski, który był tam jednym z członków delegacji, takim wyróżniającym się, ale nie głównym, bo główny był Kiszczak, mówi, a czy jak my byśmy się zgodzili na wolne wybory do Senatu, to wy byście się zgodzili na tego prezydenta z szerokimi uprawnieniami. Bo pierwotnie nie miało być wolnych wyborów do Senatu, tylko miały być mandaty z góry podzielone, tylko w innej proporcji, tak jak do Sejmu. Tu opozycja miała dostać ponad połowę w Senacie. Ale to było coś zupełnie innego. Z góry określono mandaty, tak jak w przypadku Sejmu i Senatu, bo to były kompletnie nie były demokratyczne, wolne wybory. I strona solidarnościowa się uczepiła tej propozycji Kwaśniewskiego, która jak się wydaje jednak została zgłoszona tak ad hoc, bez konsultacji z Jaruzelskim. I znowu Jaruzelski się tam zastanawiał, łamał. W końcu to się okazało, że ta informacja wyciekła na zewnątrz, zaczęto ją za granicą podawać, że w Polsce będą wolne wybory do jednej z izb parlamentu. No i uznano, że już się nie można wycofać, a Jaruzelski machnął ręką. Ale to pokazuje, mógłbym jeszcze Państwu dłużej opowiadać, jak ten Jaruzelski się nie może zdecydować, właściwie jest przeciw, ale jego sytuacja popycha do kolejnych ustępstw. Więc mówienie, że on tam stał na czele sztabu, który wszystkie role rozgrywał, scenariusze były napisane, co kto ma powiedzieć, jest po prostu naiwnością. To nie ma żadnego pokrycia w dokumentach, po prostu, które zna. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że tego nigdy nie będzie w dokumentach. Wiadomo, jest część rzeczywistości, która się odbywa w rozmowach bezpośrednich, telefon, czy nie jest dokumentowana na papierze. Ale jednak jest też część, która jest dokumentowana na papierze i tą, która znamy, pokazuje nam kolejne etapy, jakby w których Jaruzelski z ogromnymi oporami, wątpliwościami, ale zgadza się na kolejne ustępstwa. Po czym następuje szok 4 czerwca i wtedy to się już wszystko zaczyna rozsypywać. Wtedy już nawet tylko trwa walka o jedno, żeby tego Jaruzelskiego zrobić prezydentem. Już cała reszta jest nieważna, tylko żeby ten jeden ostatni bastion najważniejszy uratować, coś jak wiemy się udaje, ale dlaczego się udaje? To już kończąc na dłuższą wypowiedź powiem, proszę Państwa, dlatego, że w sprawy się mieszają Amerykanie. Nie zostałby generał Wojciech Jaruzelski prezydentem w lipcu 1989 roku, gdyby nie bardzo silna presja amerykańska na przywódców Solidarności. To są fakty. To są fakty potwierdzone źródłowo, łącznie z tym, że to publicznie było nawet widoczne, skoro pofatygował się do Polski z niespodziewaną, krótką, ale jednak wizytą sam prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush. Po to, żeby powiedzieć, że Jaruzelski jest dobrym kandydatem na prezydenta. To są fakty. Po całej dekadzie lat 80., których zwalczano Jaruzelskiego, nagle się okazuje, że on jest dobrym kandydatem na prezydenta. Dlaczego? Bo to nam pokazuje rolę Polski na mapie geopolitycznej ówczesnego świata. Dla Ameryki Stanów ważne było, co się dzieje z Gorbaczowem na Kremlu. I tam uznano, że jakby Jaruzelski nie został prezydentem, to się cały proces liberalizacji w Polsce wywróci, a to może Gorbaczowowi zaszkodzić. Więc trzeba ten proces demokratyzacji Polski trzymać na krótkiej smyczy,
po to, żeby Gorbaczow przetrwał. I to są fakty, o których dzisiaj się nie chce mówić, bo one są podwójnie niewygodne. Po pierwsze, niszczą tą legendę, prawda, pod tytułem, że no właśnie nas zdradzili jacyś agenci, przegłosowali tego Jaruzelskiego. A po drugie, no pokazuje naszą ówczesną sytuację w takiej roli Amerykanów, dość, którzy na tym się głównym sojusznikiem, prawda, dość takiej niesympatycznej roli, prawda? Więc ja dzisiaj o tym głośno nie mówię, ale to są fakty, na to są konkretne dokumenty opublikowane już, nie mówię Państwu żadnych tajemnic, to jest po prostu w dokumentach, to można przeczytać. No, ta postawa Amerykanów, jeśli pozwolę sobie dodać, było widoczne później, aż właściwie do końcówki rządów Michaiła Gorbaczowa, bo to na Ukrainie bardzo silnie także było widoczne, kiedy Amerykanie robili wszystko, żeby nie doszło do utworzenia niepodległego państwa ukraińskiego. To jest słynne przemówienie, wejdę w słowo, w 1991 roku George Bush przyjeżdża, ten sam George Bush, dwa lata po tym, jak był w Polsce, przyjeżdża do Kijowa i perswaduje Ukraińcom dążenia niepodległościowe. Mówi, nie śpieszcie się, to nie tędy droga, trzeba nowy traktat związkowy w Moskwie negocjować. Dlaczego? No z tych samych powodów. Dobrze, ale wracając, bo przechodzimy ciągle ponad ten okrągły stół, a wracając do tego, co było w jego trakcie. Chciałbym, żeby Pan mógł powiedzieć, według jakiego kryterium dobierano przedstawicieli tej opozycyjnej strony, bo pojawia się cały szereg głosów czy opinii. No ta opinia profesora Andrzeja Gwiazdy jest najbardziej... Nie profesora, ale ważnej osoby. Przepraszam, tak. Andrzeja Gwiazdy, profesora Zbrodowicza, powtarzającego z Andrzejem Gwiazdą, jest może najbardziej daleko idąca. Czy to Lech Wałęsa miał decydujący wpływ na to, kto usiadł po stronie opozycyjnej? Czy to był pewien model konsultacji? Bo przy tej okazji chciałbym przypomnieć też rolę Kościoła. Dokładnie tak. Czy niewątpliwie decydujący głos należał do Lecha Wałęsy. Dlaczego? Dlatego, że ta opozycja, która się kształtowała w latach 80. oczywiście miała wiele nurtów, ale najsilniejszym nurtem był ten, który uznawał za swojego lidera Lecha Wałęsy. Były też nurty testujące, no Solidarność Walcząca Kornela Morawieckiego, różne partie polityczne, KPN, organizacja Federacja Młodzieży Walczącej, NZS i tak dalej. Było tego całe mnóstwo, ale jak się patrzy na te analizy, które mamy liczebności tych struktur i ilości, to niewątpliwie ta tak zwana wałęsowska Solidarność była najsilniejsza. Dlaczego? No, proszę Państwa, no bo Wałęsa był wtedy bohaterem dla bardzo wielu ludzi opozycji, był laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, ale to też miało inny aspekt. Wiecie, działalność podziemna była, co tu kryć, to żadna tajemnica, że co tym wiem, wspierana przez Zachód, głównie przez Amerykanów. Tylko że większość środków szła właśnie do tej Solidarności Wałęsowskiej. To była świadoma decyzja Amerykanów. Oni na niego postawili i na ludzi od niego, a nie na Kornela Morawieckiego, czy Leszka Moczulskiego, czy jeszcze paru innych ludzi z innych odłamów opozycji. To też potęgowało znaczenie tego odłamu opozycji, powiedziałbym, ogólnej jej, że tak powiem, strukturze. Po drugie, kto siądzie przy okrągłym stole, zależało tak naprawdę od gospodarzy Magdalenki, czyli od generała Kiszczaka. I tu przez wiele tygodni, tak jak się toczył spór o tą nazwę, czy pod szyldem Solidarności, czy nie, to toczył się też spór o skład, bo to nie było tak, że Wałęsie pozwolono, kogo pan tam chcesz, to pan przyprowadzisz. Tylko między innymi toczono spór o Adama Michnika. A no właśnie, do tego zmierzam. Otóż tam na początku zakwestionowano w ogóle kilkanaście nazwisk, bo żeby była jasność, tu były różne poziomy wtajemniczenia. Na razie mówię o tej oficjalnej delegacji, która zasiadła przy tym okrągłym stole na jego rozpoczęcie i zakończenie. I tam rzeczywiście zakwestionowano najpierw kilkanaście osób, później w toku kolejnych negocjacji ta liczba się zmniejszyła do kilku, aż na końcu zostały tylko dwie osoby na liście, których władze, i to jest dla szok wielu, dla zwolenników radykalnej wersji takiej prawicy, jest absolutnie, to jest wypierane. Ja pamiętam taki tekst profesora Cęckiewicza, który po prostu wypiera, to on nie może się pogodzić, że w ogóle takie dokumenty są. Są dokumenty, które mówią jasno, służby bezpieczeństwa z jesieni 88, że możemy się zgodzić na różne ustępstwa, ale tych najbardziej zaprzysięgłych wrogów ustroju Kuronia i Michnika nie możemy dopuścić do okrągłego stołu. I to są fakty. Po czym Wałęsa mówi, nie będziemy rozmawiać, ja mogę poczekać. Bo Wałęsa się tu upiera, że tak się upierał przy szyldzie Solidarności, mówi, nie będziecie mi dobierać delegacji. Kogo chcę, to chcę. I w efekcie i Kuroń i Michnik zostają dopuszczeni, ale gdzie? Dopuszczeni do tego oficjalnego stołu.
tego, który się zaczyna w lutym 89. Natomiast w Magdalence to jest kolejna faza, zanim się tam dopuszczono. To nie jest tak, jak Państwo pamiętacie, bo ten obraz w telewizji, tam Michnik toast wznosi z kisztakie, wódkę pije, ale proszę Państwa, kiedy on tą wódkę pije? On tą wódkę pije pod koniec marca, a było już ileś wcześniej Magdaleny, gdzie go nie było. Tam po prostu następuje zmiana ludzi, którzy w imieniu Wałęsy toczą te negocjacje. Tak naprawdę pierwszym głównym negocjatorem jeszcze przed sierpniem 88 jest profesor Andrzej Stelmachowski. Jego rola jesienią 88 stopniowo maleje i w jego miejsce wchodzi Tadeusz Mazowiecki. Po czym, kiedy się zaczyna okrągły stół i Magdalenka, Mazowiecki jest tam dalej obecny, ale pierwsze skrzypce gra już Bronisław Geremek. I graje tak intensywnie i tak mocno, że Mazowiecki się w pewnym momencie obraża, jak przychodzi już po okrągłym stole do wyznaczania list kandydatów. Mazowiecki się czuje oszukany, zepchnięty i odmawia w ogóle kandydowania w wyborach czerwcowych. On przecież nie kandydował. Dlaczego? Bo tam Geremek gra pierwsze... Wszystko to się odbywa, te zmiany, z decyzji Wałęsy. To Wałęsa wymienia tych kolejnych ludzi. A później, proszę Państwa, stąd Geremek miał być kandydatem na premiera latem, prawda? I z takiego oburzenia tego środowiska Geremka, bo Wałęsa znowu pożegnał Geremka i zrobił Mazowieckiego premier. Dlaczego? Bo Wałęsa uwielbia żonglować ludźmi, zmieniać zderzaki. No i to był klasyczny przykład, jeden z wielu takich działań ze strony Wałęsy. Więc wracając do okrągłego stołu. Rzeczywiście były zastrzeżenia, ale ostatecznie stronie Solidarnościowej się nie udało przełamać. Natomiast oczywiście jest ten zarzut, który był nieustannie podejmowany, że tam nie było innych nurtów. No nie było tych innych nurtów, bo PZPR ich nie chciała, bo Kiszczak ich nie chciał. A Kościół? A no właśnie. Tu jest jeszcze jeden element. Tak. Proszę Państwa, jak się zawiera każdy kontrakt, na pewno każdy z Państwa kiedyś coś kupował, poważnego, na przykład mieszkanie, to jak Państwo wiecie, pojawia się instrukcja notariuszy. No bo spotykamy obcego człowieka, nie znamy go, mamy mu za coś dać dużo pieniędzy, albo coś mu oddać za jakieś pieniądze. Ale to budzi niepokój. Tak? No więc wymyślono instytucję notariusza, do którego przynajmniej teoretycznie mamy, obie strony mają zaufanie, że on jest taki bezstronny, zna się na prawie. I Kościół w istocie rzeczy odegrał przy owej Magdalence rolę notariusza. Tam stale było obecnych, zawsze był ksiądz Olszulik, późniejszy biskup Łowicki, ksiądz Alojzy Olszulik i rotacyjnie różni biskupi, najczęściej biskup Gocłowski. I oni tam, że tak powiem, patrzyli. To co więcej, skoro my wiemy, co w tej Magdalence, o czym mówiono, są dwa główne źródła. To nie są stenogramy niestety, bo nie nagrywano, przynajmniej nie wiemy, nikt tych nagrań nie znalazł dotąd nigdzie. Tak jak nagrywano te oficjalne obrady w Pałacu Namiestnikowskich oficjalnie, to w Magdalence nie nagrywano, ale dwóch ludzi bardzo uważnie notowało i opublikowało te swoje notatki. Jednym z nich był sekretarz Kiszczaka, major Dubiński, a drugim był ksiądz Orszulik. I można sobie czytać spotkanie po spotkaniu równolegle, ja to zrobiłem przed laty, i to się z grubsza pokrywa. To nie jest oczywiście to słowo w słowo to samo, no bo jak ktoś by teraz notował w dwóch różnych częściach sali, to co ja tu Państwu mówię, zanotowałby różne fragmenty, wszystkiego by nie zanotował. Ale z grubsza, jak rzetelnie notował, to by to się układało w pewną spójną całość. I tak to się układa. Więc można sobie to przeczytać i wiadomo, o czym tam z grubsza dyskutowano. A oczywiście mamy fałszywy obraz tego, ponieważ Kiszczak z premedytacją kazał głównie filmować tak zwane obrady w kuluarach i posiłki, więc z 5,5 godziny, które się zachowały i które na podstawie których zrobiono film, który Państwu polecam, taśmy z Magdalenki, taki 50-minutowy, on jest w internecie stale dostępny, że niedawno to chyba powtórzono w telewizji publicznej. Otóż z tych 5,5 godziny większość no to są właśnie posiłki, gdzie rzeczywiście podawano wódkę i wznoszono te toasty, albo rozmowy w kuluarach, ale też są fragmenty realnych negocjacji, gdzie oni już nie piją wódki, nie jedzą jakichś tam schabowych czy innych frykasów, tylko po prostu rzeczywiście się kłócą o konkretne sprawy. I to tam widać na tym filmie. Widać na tym filmie, że po jednej stronie jest, prawda, w prezydium, w tym w czołówce siedzi obok Kiszczaka profesor Rejkowski, który był jakimś negocjatorem. Jednym z głównych siedzi Andrzej Gdula, siedzi Kwaśniewski, siedzi Sekuła, jeszcze parę innych osób i Ciosek oczywiście, przede wszystkim Stanisław Ciosek. A z drugiej strony siedzi Wałęsa, który się często nudzi, znaczy taki fragment Wałęsa tam krzyżówki rozwiązuje, bo to nudzi te wszystkie szczegółek tam, ustaw o czymś tam i oczywiście głównie rozmawia Geremek. To jest główny negocjator, z którym zresztą z Rejkowskim się zna to a propos zblatowania. Oni się znają z czasów Zedempowskich, byli na ty ze sobą już w tym czasie, prawda?
i dalej jest Mazowiecki, dalej jest Michnik i Kuroń, jak się już pojawią, ale od początku jest też Lech Kaczyński, jest Władysław Frasyniuk, jeszcze kilku innych działaczy Solidarności. I widać, że oni się tam autentycznie spierają. To nie jest tak, że oni tam po prostu przytakują, jedna drugiej stronie spisują instrukcje generała Kiszczaka. Nie, tam widać autentyczny spór i widać momenty, w których rzeczywiście nie dochodzi do porozumienia. Podam Państwu jeden konkretny przykład, bo on jest na tym filmie pokazany, taśmy z Magdalenki. Otóż mianowicie domagamy się ograniczenia represyjności systemu, czyli ograniczenia prawa do zatrzymywania ludzi po prostu przez Służbę Bezpieczeństwa, przez milicję. I strona solidarnościowa mówiła, niech sądy o tym decydują. My chcemy, żeby sądy decydowały o tym, czy można kogoś zatrzymać, a strona rządowa mówiła, nie, na sądy to przyjdzie czas. Na razie to niech prokurator o tym decyduje. My się tylko na prokuratora zgadzamy, czyli nie może już SBK samowolnie zatrzymać, musi zapytać prokuratora, ale już nie sędziego. I tam był spór, w pewnym momencie Geremek mówi, no trudno, nie dogadamy się w tej sprawie. My się domagamy, żeby to była decyzja sądu, a nie prokuratury, który wiemy, że jest całkowicie uzależniona od was. I nie dochodzi w tej sprawie do porozumienia, jest tam protokół rozbieżności. I w wielu innych sprawach, jak przeczytacie porozumienia Okrągłego Stołu, to jest tak zwany protokół rozbieżności. W pewnych sprawach żeśmy się dogadali, w innych nie. No, gdyby to byli agenci, to przecież oni by nie dyskutowali, tylko wszystko podpisywali jak ta lala, a nie piskowali tam w sprawie takiej czy innej. No, więc mówmy się, no, tam mieliśmy do czynienia z autentycznym sporem, autentycznymi negocjacjami, ale na jakim gruncie? Na gruncie takim, że delegacja Solidarności była przekonana, że przez najbliższe 4 lata rządzić dalej będą komuniści. Dlaczego przez 4? Ponieważ mówiłem o tym Jaruzelskim wybieranym na 6 lat, on był takim bezpiecznikiem systemu, natomiast równocześnie ustalono, że ta ordynacja z tymi podzielonymi mandatami to będzie ordynacja na lata 89-93. Czyli, że ten sejm kontraktowy będzie istniał do roku 93, a później miały być już całkowicie demokratyczne wybory parlamentarne, które obie strony zakładały, że wygrają. Natomiast ci ludzie z Solidarności zakładali, że przez 4 lata będą siedzieć w ławach opozycji, patrzeć komunistom na ręce, jak oni rządzą, i dopiero po 4 latach wygrają wybory i zaczną tym krajem rządzić. Z 4 lat zrobiło się 4 miesiące. I stąd zresztą sprzeciw na przykład samego Mazowieckiego, który przecież był przeciwnikiem tworzenia rządu przez Solidarność, do momentu, dopóki się nie okazało, że to on ma być premierem, wtedy zmienił zdanie. Ale on napisał taki słynny artykuł, śpiesz się powoli, jak Michnik wyszedł z tym pomysłem, wasz prezydent, nasz premier. I on był przeciwny temu, mówił, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do przejęcia władzy, tak w takim tempie. Prawda? No ale później się okazało po miesiącu, że Wałęsa go zaprosił, powiedział, panie Tadeuszu, że pan by się, oni byli na pan, jak się dowiedziałem, przez całe życie, panie Tadeuszu, że pan by się podjął tego. No to pan Tadeusz się zastanowił, podrapał w głowę, mówił, panie Lechu, pan nie chce, nie, Lech powiedział, że nie. Jak Mazowiecki później relacjonował, on wrażenie, że Wałęsa już myślał o prezydenturze dla siebie, premier by mnie interesował, prawda? No to wziął to. No wziął, ale z jakim przekonaniem? Że bierze rząd w oparciu o siły, które są kompletnie nieprzygotowane. I to też tłumaczy tą politykę Mazowieckiego. On był kompletnie przekonany, że tak naprawdę wchodzi na pole minowe. Jeden jego nieostrożny ruch i to wszystko wyleci w powietrze. On kompletnie nie rozpoznawał, moim zdaniem, nastrojów społecznych, zwłaszcza od momentu jesieni ludów, czyli tego, co się stało jesienią 1989 roku. Stąd się wzięła jego największy błąd, który przesądził jego klęskę polityczną, to znaczy zostawienie Wałęsy. Bo gdyby, to do dziś wszyscy ludzie wprost przyznają z otoczenia Mazowieckiego, że to był nasz największy błąd, żebyśmy temu Kaczyńskiemu pozwolili omotać Wałęsę. Bo jakby on go nie omotał, byśmy go trzymali dalej razem, to byśmy dłużej rządzili. Mają rację, dłużej by rządzili. No ale jak ktoś robi błąd, ktoś inny ten błąd wykorzystuje i tak się wzięła wielka kariera Jarosława Kaczyńskiego. On przekonał Wałęsę, że będzie świetnym prezydentem, no i został świetnym prezydentem. Panie profesorze, mówiąc o rozmowach, właściwie koncentruje się pan na samej Magdalence. Czy to w istocie nie było tak, że sam Okrągły Stół i te transmitowane w telewizji obrady, czy te podstoliki, które także towarzyszyły tym obradom, to był rodzaj teatru, a właśnie wszystko to, co istotne, było w tej atmosferze kotleta schabowego i tych wspólnych toastów? To znaczy najistotniejsze rzeczywiście kwestie ustrojowe, te dotyczące uprawnień prezydenta, tego jak będzie wybierany Sejm, Senat,
rozstrzygano w Magdalence. Natomiast w tych zespołach oficjalnych, podzespołach ustalano różne rzeczy, z których część rzeczywiście poszła do kosza, znaczy wojsko nigdy nie odegrała żadnej roli. Tu chodziło na przykład o wszystkie kwestie gospodarcze. Bo cała część, potężna część umów Okrągłego Stołu to są kwestie, bo całe porozumienie Okrągłego Stołu to jest prawie 200-stronicowa książka. Więc te gospodarcze kwestie poszły do kosza. Ale były pewne inne ustalenia, które się okazały niebywale trwałe, a najbardziej trwałe okazały się ustalenia pod stolika, w którym pracował tego ze strony Solidarnościowej szefem był profesor Adam Strzembosz, a ze strony komunistycznej ówczesny minister sprawiedliwości Adam Balcer, w tym podzespole pracował m.in. zmarły niedawno premier Jan Olszewski, który planował kształt wymiaru sprawiedliwości właśnie tego nowego. I tam przyjęto pewne kierunkowe założenie, nie we wszystkim się dogadane, jak już to mówiłem, jest tam też element rozbieżności, po czym obrady Okrągłego Stołu się zakończyły. I Ministerstwo Sprawiedliwości w rządzie Rakowskiego, na czele z Łukaszem Balcerem, wzięło się za rozwijanie tych koncepcji, które tam ustalono. I kiedy powstał rząd Mazowieckiego i ministrem sprawiedliwości został w nim przedstawiciel ZSR-u, bo tak wynikało z tego układu koalicyjnego, Aleksander Będkowski, a jego pierwszym zastępcą w roli wiceministra, przedstawiciel Solidarności Adam Strzembosz, to zastali w ministerstwie już gotowe projekty ustaw, które przygotowano właśnie w rządzie Rakowskiego. I tu nastąpił największy błąd rządu, moim zdaniem, Mazowieckiego, który właściwie po bardzo drobnych korektach wprowadzonych w ciągu kilku dni skierował te wszystkie ustawy do Sejmu. Sejm to uchwalił jeszcze przed planem Balcerowicza, jeszcze w 1889 roku, bez żadnej głębszej refleksji. I w tym momencie uruchomiono ten system z Krajową Radą Sądownictwa i zagwarantowano sędziom całkowitą niezawisłość. I to jest coś, co zrodziło te konsekwencje, które obserwujemy w ostatnich latach. I to jest przykład pewnego rozstrzygnięcia okrągłostołowego, które się okazało wyjątkowo trwałe. Drugiego takiego nie potrafię podać, tak spektakularnego, ale akurat jeśli chodzi o sądownictwo, tak. Ta sprawa została w ten sposób załatwiona, że ponieważ wszyscy się domagali odpartyjnienia, ci sędziowie już będą bezpartyjni, bo wtedy wiesz, odsetek upartyjnienia sędziów przekraczał 50%, a w Sądzie Najwyższym 80%. To wszystko byli członkowie PZPR, no to oni mają być bezpartyjni. No ale jak mają być bezpartyjni, muszą być też niezawiśli, niezależni, dajemy wszelkie uprawnienia. No i dano im to w tej postaci sądownictwa, jaką odziedziczyliśmy po PRL. I to środowisko zostało zakonserwowane, co nie znaczy, że zupełnie, bo tam dopuszczono pewnych nowych ludzi, tylko jak się to odbywało, to ostatnio profesor Strzembosz opisał w swojej książce w wywiadzie Rzece, gdzie podaje konkretne przykłady, jak to on był bezradny wobec oporu środowiska, wobec zmian, gdzie opisuje, jak to wiosną 90 roku jeździł po sądach okręgowych, gdzie miał się spotkać z kandydatami na nowego prezesa sądu okręgowego czy rejonowego i system był taki, że tych kandydatów przedstawiało ministerstwo, które miało wybrać, czy prezydent wręczał nominację, ale jakby zgromadzenie sędziów tego sądu. I on Strzembosz prosto pisze, że dostawałem zwykle w wielu miastach, nie wszędzie, ale w wielu mniejszych ośrodkach dostałem dwóch kandydatów. Jeden to był dotychczasowy prezes sądu, ten co był tam w latach 80., a drugi to był pierwszy sekretarz organizacji PZPR w tym sądzie. No i taki był wybór między dotychczasowym prezesem a sekretarzem. Ale ktoś tą ustawę tak napisał, że jest tylko dwóch i że to mają być tacy, prawda? I w ten sposób rzeczywiście doszło do takiego mechanizmu zakonserwowania pewnych układów w sądownictwie. I to jest oczywiście prawda. Ale to pokazuje akurat tą rolę, gdzie rzeczywiście te ustalenia nawet nie z Magdalenki, tylko z tych oficjalnych zespołów Okrągłego Stołu się okazały wyjątkowo trwałe. Ale to jest pewien wyjątek. Jak spojrzymy na inne kwestie, dotyczące nie wiem, samorządu terytorialnego na przykład, to wszystko wyrzucono do kosza i rząd Mazowieckiego zrobił radykalną reformę samorządową, a nie jakieś takie pośrednie rozwiązanie. Tylko, że to dotyczyło innej kwestii. Tu nie trzeba było nikogo wyrzucać, prawda? Z sądów by trzeba było zrobić weryfikację, powyrzucać ileś ludzi, a samorząd był fikcją, więc można go było z ex nihilo powołać. Były rady narodowe, które były jakie były. Nikt się specjalnie po nich nie płakał, jak je rozwiązano, powołano nowy, autentyczny samorząd, wybory w maju 90 roku. Więc to pokazuje właśnie, na tym przykładzie, wiesz, takie dwa biegunowe dla mnie dokonania, niedokonania rządu Mazowieckiego, prawda? Które wynikają jakoś tam z Magdalenki. Że na jednym polu rząd Mazowieckiego naprawdę przeprowadził
wprowadził, zainicjował rewolucję samorządową w Polsce, a na innym polu się sądownictwo zakonserwowało układ odziedziczony po PRL. Z czego to wynikało, to mogę jeszcze w kolejnym podejściu odpowiedzieć, ale to jest bardziej opowieść o rządzie Mazowieckiego, nie o okrągłym stole. No właśnie, wracając do tego, co ustalono w trakcie okrągłego stołu, czy można było wynegocjować więcej w tych ówczesnych warunkach. Posłużę sobie cytatem, może takim daleko idącym, ale wyjątkowej postaci. Ten nieszczęsny okrągłostołowy poród nie zakończył się nawet cesarskim cięciem, lecz wymurzczeniem płodu. To Zbigniew Herbert w wywiadzie dla tygodnika Solidarność taką opinię wyraził. No zawsze można wynegocjować więcej, to jest oczywiste. Ja też uważam, że w ogóle tam było ileś takich momentów przy tym okrągłym stole, kiedy gdyby nie właśnie to, że jedna ze stron ustąpiła, to właściwie one byłyby zerwane. No, mówiłem już o tym momencie, kiedy Kwaśniewski w pewnym momencie przerwał impas, Stara Solidarność chciała powiedzieć, że nie godzi na to. Co więcej, już na samym końcu, proszę Państwa, kiedy było to kończące w kwietniu posiedzeniu, wszystko wynegocjowano, tylko pojawił się jeden problem, a mianowicie na tym końcowym posiedzeniu było jasne, że jako pierwszy zabierze głos Kiszczak, jako drugi Wałęsa, i jako trzeci powiedział, że Miodowicz musi zabrać głos, bo jak on nie zabierze głosu, to OPZZ nie podpisze porozumień i okrągły stół zostanie zerwany. Jak Państwo pamiętacie, ta była transmisja, przerwano transmisję w ogóle. 2 godziny były przerwy, trwały kłótnie i awantury. I właściwie w końcu strona solidarnościowa ustąpiła i zgodziła, żeby ten Miodowicz przemawiał jako trzeci, co w ogóle nie miało żadnego znaczenia, bo ten Miodowicz nic tam istotnego nie powiedział. Ale do czego zmierzam? Tam po prostu wszyscy prężyli muskuły. I teraz oczywiście mogli prężyć bardziej. Być może lepiej byłoby dla, powiedziałbym, takiej jasności wydarzeń w Polsce, gdyby w ogóle te rozmowy zostały w tym momencie zerwane, albo w ogóle gdyby się nie zaczęły. Ale chcę Państwu jedno. Gdyby nawet ich w ogóle nie było, wracam do przykładu Czechosłowacji. Pewne patologie transformacji tak by wystąpiły. Dlaczego? Bo system komunistyczny zbudował tego typu struktury i taki potencjał ludzki reprezentujący, że tego się nie dało po prostu chirurgicznie wyciąć, bo to się nigdzie nie udaje. I to nie dotyczy tylko systemu komunistycznego. Jest w tej chwili rozbudowany taki program, przynajmniej tylko w Polsce, badania właśnie tej transformacji ustrojowej, gdzie się analizuje rozliczenia z dyktaturami w różnych krajach, w Ameryce Łacińskiej, w Azji. I chcę Państwu powiedzieć, że nigdzie się nie udaje tych dyktatur rozliczyć w pełni, ukarać wszystkich winnych. Oczywiście na tym polu są mniej i bardziej udane. To prawda, więc można było na pewno, podsumowując, zrobić nieco więcej, ale nie uniknęlibyśmy pewnych zjawisk, które są nieuchronne przy takiej zmianie systemowej, w której przez długie dziesięciolecia pewna grupa ludzi miała państwo na własność. Bo oni zawsze mają różnego rodzaju zaskórniaki, mówiąc w cudzysłowie, i to nie tylko w sensie jakiegoś lokat Szwajcarii. Prawda? Bo tych akurat specjalnie tam w ekipie Jaruzelskiego nikt nie miał, tylko mają pewien kapitał na przykład wykształcenia, kapitał kontaktów, który zawsze wykorzystają przy zmianie systemowej. W Polsce rzeczywiście to się właśnie za sprawą owego nieszczęsnego sądownictwa i takiego, a nie innego jej kształtu zyskało dodatkowy element konserwujący. Znaczy tutaj rzeczywiście, ilekroć później ktoś próbował pewne rzeczy odkręcać, to natrafiał na mur w sądach. No tutaj najlepszym przykładem są te słynne procesy Jaruzelskiego, Kiszczaka, czy z łomowców z kopalni Wujek, które mimo ogromnej presji społecznej z trudem się kończyły po latach jakimiś symbolicznymi wyrokami. Dlaczego? To był opór korporacji sędziowskiej, która nie chciała tych procesów i tego specjalnie nie ukrywała. I to jest pewien fakt. A z czego to się brało? No z poczucia właśnie zagrożenia, że ja najpierw tego oszczędzą Kiszczaka z Jaruzelskim, będzie za nas wezmą. I to jest zrozumiałe, był taki opór. Tylko chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest nic nowego, bo jak Amerykanie zarządzili denazyfikację w Niemczech Zachodnich, to później tak przez lata znajdowano różnych nazistowskich sędziów w sądach Republiki Federalnej Niemiec. Jak okazało, że mimo że tam miała być ta denazyfikacja, jakoś się jej nie udało przeprowadzić. I podobnie jest w wielu innych krajach. Dlaczego? Bo jest ogromny opór tak naprawdę sporej części ludzi przeciwko takiej zmianie. I jeśli się działa w warunkach systemu demokratycznego, a nie w warunkach kolejnej dyktatury, tym razem antykomunistycznej, to nie da się pewnych rzeczy zrobić na zasadzie takiej, aha, pan był w PZPR, to panu dziękuję. Won. Tego się tak nie da zrobić w sytuacji, gdzie w PZPR się przewinęło kilka milionów ludzi.
około 7 milionów, 6-7 milionów ludzi. To nie dało się nagle ich wszystkich po prostu wyjąć poza nawias i powiedzieć, mamy sobie teraz idźcie z całego aparatu państwowego. A skoro nie, to jakie kryteria zastosujemy? Od jakiego szczebla, prawda? Mówię, w Czechosłowacji była ustawa dekomunizacyjna. Tam rzeczywiście zakazano ludziom z aparatu partyjnego pełnienia pewnej funkcji państwowej i szkoda, że u nas takiej ustawy nie było, bo nie byłoby wtedy premiera Józefa Oleksego. Ale już Waldemar Pawlak byłby premierem, prawda? Więc, a Kwaśniewski był wybrany prezydentem w demokratycznych wyborach, zresztą nie był w aparacie PZP. Więc pamiętajmy, że tu jest takie oczekiwanie, że dało się to wszystko tak jasno oddzielić. No nie dało się, bo się nigdzie nie udało, więc dlaczego miało się udać w Polsce? Ja sobie pozwolę zadać jeszcze jedno pytanie i będziemy przechodzić do pytania z sali. Pytanie istotne. Mówił Pan dużo o roli Amerykanów, a ja chciałem zapytać o rolę Związku Sowieckiego w tym wszystkim. Na ile sterowano z Moskwy zachowaniami tego polskiego ośrodka władzy, na ile dawano margines na samodzielne podejmowanie decyzji? No więc wydaje się, że dano bardzo duży margines swobody. Oczywiście Rosjanom, Kremlowi zależało na tym, żeby Polska pozostała w ich strefie wpływów. To jest jasne i to się nie zmieniło po dzień dzisiejszy. Natomiast jak widzimy, no jednak te wpływy tutaj tracili w kolejnych latach. I to były kolejne etapy. Pierwszym była zgoda Rosjan na to, żeby był jakby no premier z Solidarności. I to poszło wyjątkowo łatwo, dlatego że dla nich gwarantem był Jaruzelski. Kiedy Jaruzelski został prezydentem, Kreml się czuł uspokojony. Jak długo Jaruzelski był prezydentem, czyli do grudnia 90 roku, Moskwa czuła się bezpiecznie. Kiedy Jaruzelski przestał być prezydentem, został nim Wałęsa, Moskwę interesowało, ponieważ tam postępował proces erozji właśnie tej władzy centralnej, prawda, Związek Radziecki się coraz bardziej trzeszczał szwach, ich już interesowało tylko jedno, a mianowicie, żeby wynegocjować korzystne warunki wyprowadzenia swoich wojsk z Polski. Dlaczego? Dlatego, że Kreml już w tym czasie zdawał sobie sprawę, że nie jest sposobem na utrzymanie wpływów w Polsce, w innych krajach bloku, utrzymanie tam wojsk na ich terenie. Bo to uznano za anachronizm z czasów Stalina, prawda, Breżniewa i Chruszczowa, tylko że trzeba innych narzędzi nowocześniejszych stosować. Natomiast wobec Polski miano nadzieję, że uda się zrobić to, co się udało w stosunku do Niemców. A mianowicie, proszę Państwa, Niemcy, to trzeba powiedzieć jasno i otwarcie, Niemcy sobie kupili za gigantyczne pieniądze zjednoczenie. Te gigantyczne pieniądze zapłacono Związkowi Radzieckiemu, a później za równie gigantyczne pieniądze kupili sobie prawo, żeby ta ich wschodnia część, dawna NRD, została opróżniona z 300-tysięcznego korpusu sowieckiego. I Rosjanie chcieli od Polski podobnie. No my się tu wycofamy, ale my zostajemy bazy, ogromny majątek, trzeba nam za to zapłacić. I tak naprawdę, poczynając do rządu Mazowieckiego, zwłaszcza rząd Bieleckiego, miał niezwykle trudną sytuację negocjacyjną, żeby ich przekonać do tego, żeby to jednak się odbyło inaczej. I w końcu znaleziono pomysł, bo na początku rządu Bieleckiego, gdzie wykorzystano ten mechanizm, który wynegocjowali Niemcy, a mianowicie Rosjanie zaczęli już w roku 91 wycofywać kolejne jednostki z terytorium już nieistniejącej NRD, ale wycofywali je przez terytorium Polski, bo to było najkrótsze i najprostsze. No więc w pewnym momencie nastąpiła blokada ze strony polskiej i z argumentem, że jak się nie dogadamy w sprawie wyprowadzenia waszych wojsk od nas, to przez nasze terytorium was nie puścimy. Wtedy nam bardzo pomogli, o czym się w Polsce zapomina, Czesi i Węgrzy, ale przede wszystkim Czesi. A mianowicie Niemcy zaproponowali Czechom, że to przez ich terytorium puścimy te pociągi, Czesi powiedzieli absolutnie nie. No i wtedy została droga morska, ona była z wielu powodów kłopotliwa i dłuższa, a Kohl, który negocjował z Rosjanami, wiedział, że to wszystko jest nie wiadomo ile potrwa, więc ta konstrukcja ewakuacji była tak zrobiona, że ta jednostka opuszcza do końca określonego roku, ale jak wycofacie o pół roku wcześniej, to dostaniecie ekstra premię, jak o rok wcześniej, to dostaniecie jeszcze większą premię. Czyli mówiąc krótko, im szybciej się wyniesiecie, tym więcej dostaniecie. I to
Rosjanie z radością wzięli. Bo jak Państwo domyślacie, większość tych pieniędzy została rozkradziona. Bo oficjalnie one szły na budowę osiedli mieszkaniowych dla wycofywanych żołnierzy, tylko później ci żołnierze i oficerowie w namiotach mieszkali latami, bo nie było żadnych oczywiście budynków, które miano za te niemieckie pieniądze i tam postawić na terenie Związku Radzieckiego. Ale co jest dla nas istotne? Myśmy przez tą blokadę transportu zagrozili, prawda, towarzyszom radzieckim w tym biznesie złotym, żeby było jakieś opóźnienia. W związku z tym machnęli ręką i zaczęli z nami poważnie rozmawiać na temat wycofania się z terytorium polskiego. To była kluczowa sprawa. Natomiast oczywiście jest ta druga, drugie dno, to jest to dno agenturalne. Oczywiście, że Rosjanie mieli tu swoją agenturę w czasach PRL-u i ona została po roku 1989. I ta agentura jakoś tam oddziaływała na sytuację w Polsce, robiąc różne rzeczy. No ale nie zmienia to faktu, że myśmy między rokiem 89 a 99, kiedy znaleźliśmy się w NATO, weszliśmy do strefy wpływów amerykańskich. I to był ten okres, kiedy się różne siły ścierały w Polsce, ale kierunek jest dość oczywisty. Więc Moskwa tu próbowała różne rzeczy robić, w większości się to nie udawało moim zdaniem, a dzisiaj jej wpływy w Polsce ja oceniam jako bardzo słabe. W Polsce jest, moim zdaniem, rola Moskwy jest demonizowana. A co jest zrozumiałe, mamy 300 lat określonej historii i w Polsce się po prostu boimy Rosji, jej ekspansjonizmu i ją często demonizujemy, ale ja mam wrażenie, że te wpływy po prostu słabły w miarę upływu lat i na pewno były większe w latach 90. XX wieku niż są współcześnie, ale oczywiście one zostały zachowane. Tylko to jest ta materia, która jest niepoliczalna, no bo też musielibyśmy siedzieć gdzieś na Ubiance, na Kremlu albo w innym miejscu i wejść tam do archiwum, żeby zobaczyć, ile oni mieli tych agentów. Tylko ma Panie Profesorze powiedział o tej postawie Związku Sowieckiego już po plebiscycie 4 czerwca, tak, już po jesieni ludów, prawda? Kiedy właściwie trzeba było ratować, co się jeszcze dało ratować, albo ewentualnie zarabiać na tym, co trzeba było zarobić. Ale ten sam moment zgody na rozpoczęcie rozmów z opozycją, tworzenie pewnego wyłomu, tak, no jednak ideologicznego. To tutaj, proszę Państwa, nawet można powiedzieć, że Kreml odegrał rolę, powiedziałbym, zachęcającą generała Jaruzelskiego, dlatego że jak w lipcu 1988 roku Gorbaczow przyjechał do Jaruzelskiego, jest zapis ich rozmowy, to rozmowa się zaczyna tak, że Gorbaczow mówi do Jaruzelskiego tak: towarzyszu Jaruzelski, chcę was poinformować, że w najbliższych 2 latach zajdą kolosalne zmiany w systemie politycznym Związku Radzieckiego. Planujemy, prawda, tam demokratyczne wybory do Rady Deputatów Ludowych i tam zmiany gospodarcze i tak mu mówi, i tak mu mówi. A Jaruzelski na to, no my też tutaj właśnie drugi etap reformy żeśmy uruchomili, no ale zachęcają nas tutaj, no, mówią mi tu w różnych mediach, prawda, zachodnich, że towarzysz Michaił zadzwonił do Sacharowa i kazał go zwolnić. Sacharow to był ten słynny sowiecki dysydent, którego Gorbaczow kazał uwolnić wkrótce po dojściu do władzy i mówił mi, że ja mam tak z Wałęsą rozmawiać. No ale przecież wiecie, Michaile Siergiejewiczu, że co Sacharow, to nie Wałęsa. Wiemy, kto stoi za Wałęsą, jakie siły. Nie możemy z tym Wałęsą rozmawiać, prawda? No i Michał Siergiejewicz mówi, no skoro tak, no to ja się nie wtrącam. Ja tylko zachęcam, prawda, do zmian, bo tutaj musimy się modernizować, musimy uskorienie robić, bo przyspieszenie, bo mówi się o pierestrojce. A tak naprawdę to była pierestrojka, głasność i uskorienie. Pierestrojka, czyli przebudowa ogólnie systemu, później była własność, czyli jawność, łagodzenie cenzury, było uskorienie, czyli przyspieszenie przemian gospodarczych i politycznych. No i generał Jaruzelski został z tym hasłem uskorienia, a parę naście dni później mu zastrajkowali górnicy na Górnym Śląsku. No i postanowił z zachęty Gorbaczowa, o czym już wcześniej mówiłem, skorzystać. Ale co się dzieje dalej? Wkrótce potem, mianowicie właśnie mniej więcej w czasie, kiedy trwają te strajki w Polsce, generał Jaruzelski jeszcze nie podjął decyzji, żeby wysłać Kiszczaka na tą rozmowę z Wałęsą, przychodzi szokująca wiadomość z Moskwy. A mianowicie do ambasady sowieckiej, ambasady PRL w Moskwie zgłosiła się redakcja literaturnej gazety, takiego czołowego organu prasowego sowieckiego. Nie jakiegoś tam marginalnego, niszowego pisma, tylko takiego jednego z wiodących pism pierestrojki. Że oni chcą przeprowadzić wywiad z Wałęsą i żeby im ambasada PRL umożliwiła kontakt z Wałęsą w Gdańsku. A tam Wałęsa siedzi w stoczni i strajkuje. No to oczywiście Jaruzelski natychmiast kazał wysłać do towarzysza Natorfa, który był wtedy ambasadorem, powiedział NATO. No oczywiście stańcie na wysokości zadania i wyjaśnijcie towarzyszom radzieckim wysoką niestosowność takiej propozycji. My tu walczymy z tym Wałęsą, za którym wiadomo kto stoi, a będą jakieś wywiady chcecie robić.
Nawet stowarzyszenia radzieccy rzecz nie posłuchali, wywiadu nie przeprowadzili. Tylko jaki to był sygnał dla Jaruzelskiego? Towarzysze radzieccy, którzy tam latami, prawda, o kontrrewolucyjne skłonności podejrzewali, że Kościół zasili, że kolektywizowane, skolektywizowane rolnictwo, i nagle mu tu każą wywiad z Wałęsą, że chcieliby, żeby pomógł. No i, a proszę Państwa, to jest dopiero początek, bo później zaczyna kolejny problem. Pojawia się mianowicie słynne zaproszenie dla Adama Michnika. A mianowicie jesienią 1988 roku nagle okazuje się, że to ambasada pyta, czy można by, co wy sądzicie o to, żebyśmy Michnika zaprosili, bo przyjeżdża Andrzej Wajda na zjazd filmowców i Wajda mówi, że on przyjedzie, jak pozwolicie przyjechać razem, pozwolimy, czyli my Moskwa, przyjechać razem z Michnikiem. No i co wy o tym Michniku sądzicie? No i znowu jest dokładnie to samo. Jak to Michnik, to jest czarna reakcja, agent obcy mówi, nie wpuszczać tego Michnika. A dalej nie wpuścili, ale znowu poszedł sygnał taki, no co oni zwariowali, Michnika chcą wpuszczać. I wreszcie nadchodzi najgorsze, jest styczeń 89, jedzie towarzysz Urban, czyli zaufany wysłannik Jaruzelskiego do Moskwy i rozmawia tam. I co słyszy, jest taki raport Urbana, że towarzysze radzieccy mówią, że zamierzają podjąć rozmowy z przedstawicielami konstruktywnej opozycji w Polsce, no bo już wiedzą, że wy tu się przymierzacie do rozmów okrągłego stołu, więc my też dotąd żeśmy nie rozmawiali, ale teraz już będziemy rozmawiać, bo skoro wy z nimi rozmawiacie, to my też musimy, nasi dyplomaci dostali polecenie, no i Urban jest przerażony, bo jak to będą, za naszymi, bez naszej wiedzy, bez naszej kontroli będą rozmawiać. Ale co to są za sygnały? Znaczy Moskwa mówi, rozmawiajcie z nimi, rozmawiajcie z nimi. Dlaczego? Skąd się to wszystko bierze? Otóż mamy, my nie znamy, nie mamy pełnego dostępu do sowieckich dokumentów, mamy bardzo ograniczone, bo mamy nieliczne dokumenty sowieckie z tego okresu, ale z tych, których znamy, jest takie oto myślenie Rosji, tych decydujących kręgów, że kraje bloku sowieckiego to są takie związki radzieckie w miniaturce. Mają wzorowany na naszym system polityczny i gospodarczy. Trzeba je potraktować jako laboratorium. Niech oni tam czaj od tą śrubę odkręcić, oczywiście w rozsądnych granicach. Niech oni tam poeksperymentują, jak im się uda ten system gospodarczy podrasować, bo to ciągle jest na gruncie, prawda, socjalizmu, udoskonalania socjalizmu. Nawet jak ta partia komunistyczna tam, prawda, osłabnie, to nie jest problem. Ważne, żeby one były w Układzie Warszawskim, żeby były w RWPG i co najważniejsze, żeby się zgodziły, i to jest strategiczny cel Kremla, przejść z nami na rozliczenia, jeśli chodzi o dostawy ropy naftowej i gazu na twardą walutę. I to jest postulat, który się pojawia w żądaniach Moskwy od końca lat 80. coraz mocniej. O co tu chodzi? Moskwa ma gigantyczne problemy gospodarcze, a zarazem jeden, jedyny realny źródło dochodu, które ma do dzisiaj w formie Federacji Rosyjskiej, czyli ropa naftowa i gaz. I teraz w ramach, że tak powiem, bratniej współpracy, oni tą ropę naftową i gaz wysyłali do krajów satelickich, wyliczano to w rublu transferowym. To była dziwna waluta, której nikt nie widział, a która powodowała, że te kraje satelickie przeliczano, powiedzmy, że ta ropa ma 1000 rubli transferowych i w zamian za to wysyłamy tam odzież, oprawiarki, żywność w wartości tam 1000 rubli transferowych. Ale teraz co się działo? Otóż na przykład taki towarzysz Dziwko, taki najbardziej gorliwy, taki prosowiecki, taki, że wydawałoby się, że on na pierwszy rzut oka nic nie zrobi bez woli Moskwy. Po cichutku w latach 80. zamawiał tej ropy dwa razy więcej niż potrzebował, po czym połowę odsprzedawał na rynku w Rotterdamie za twarde dolary. I jedno jeszcze radzieccy zdenerwowali, że nie może tak być, żeby nas tu towarzysze w krajach satelickich tak oszukiwali. Niech zaczną płacić w twardej walucie. Akurat Jaruzelski takich rzeczy nie robił, bo w Polsce wszystkiego było za mało. Ale taka Bułgaria sprzedawała nadwyżki. Więc skoro tak się działo, to właśnie radzieccy chcieli z tym skończyć. To był już pierwszy główny problem rządu Mazowieckiego. Jak Mazowiecki pojechał w listopadzie 89 na Krym, to była od nowego roku chcemy przejść na rozliczenia dolarowe. I nagle tam złapali Balcerowicz i inni Mazowieckiego za ubranie, powiedzieli, panie premierze, jak to wejdzie, to 3 miliardy dolarów Polska jest do tyłu, to właściwie jest bankructwo. W ogóle musimy walczyć, żeby to przesunęli o rok, i w końcu przesunęli. Na rozliczenia dolarowe żeśmy przeszli nie od 1 stycznia 90, tylko od 1 stycznia 91. I do czego zmierzam? Znaczy Moskwa chciała się, mówiąc krótko, zmienić sposób relacji z krajami satelickimi. Nie chciała ich stracić w sensie właśnie militarnym,
w sensie układu warszawskiego, ale do końca tam jeszcze w 91 apelowano, żeby tego układu nie likwidować. Natomiast chciała zmienić model relacji gospodarczych i przy okazji chciała zobaczyć, czy te eksperymenty gospodarcze w krajach zależnych nie będą jakimś wzorem dla nich do zmian w ich systemie. I w związku z tym tam nie było myślenia o tym, żeby to wszystko, prawda, tym łeb ukręcić, tym zmianom, bo to byłby wbrew interesom Moskwy, tak sobie to wyobrażam, z czego się to brało? No z przekonania Gorbaczowa i części elity sowieckiej, że przegrywają w wyścigu cywilizacyjnym. Jest taki świetny dokument, który opublikowałem już wiele lat temu, protokół z narady przywódców Układu Warszawskiego, właśnie wtedy jak Gorbaczow w lipcu 1988 roku przyjechał do Warszawy, to obok tych spotkań, które miał w Polsce, było też spotkanie przywódców RWPG, czyli krajów satelickich. I tam jest wypowiedzi wszystkich, włącznie nawet z Czałszewską, którzy mówią tak, tam po drugiej stronie Łaby trwa proces integracji, tworzą już Unię Europejską, bo to są już momenty, kiedy się zaczynają przymierzenia, żeby EWG przekształcić w Unię Europejską. A my co? My tutaj przegrywamy. Wszystkich tych technologiach komputerowych, telewizja satelitarna i tak dalej, nie mamy efektów. Musimy coś zrobić, bo inaczej nas wyprzedzą. Ta była świadomość, że tego się już na tymi starymi metodami nie da, coś z tym trzeba zrobić. Później się okazało, że się z tym nic nie dało zrobić, że ten system był nienaprawialny, niereformowalny, ale oni wtedy w to nie wierzyli, czyli nie mogli zakładać, że tylko diabli wezmą. Gorbaczow nigdy, chociaż go wyklinają do dziś w Rosji, że zniszczył Związek Radziecki, już mu przez myśl nie przechodziło, że to doprowadzi do dokrutnego rozpadu. Tylko wyzwolił, jak uczeń czarnoksiężnika, wypuścił z butelki pewne siły, nad którym już później nie potrafił zapanować. I to było dla nas korzystne, więc pamiętajmy o tym, że myśmy mieli naprawdę ogromne szczęście wtedy z powodu takiej sekwencji wydarzeń w Moskwie. Natomiast to nie zmienia oczywiście faktu, że tu pewne aktywa zostały. To Rosjanie, jest taki świetny dokument, też znany jak Rząd Mazowieckiego powstaje, wrzesień 1989 na potrzebę sowieckiego biura politycznego powstaje taki analiza, co to w Polsce będzie się działo pod rządami Mazowieckiego. I tam wprost jest napisane, że trzeba się liczyć z tym, że zażądają zmian w funkcjonowaniu Układu Warszawskiego, że prawdopodobnie mogą nawet się ośmielić poprosić nasze wojska, żeby opuściły terytorium. I to nie jest pisane w kategoriach katastrofy, tylko jako do pewnego prawdopodobnego rozwoju wydarzeń. I na końcu jest konkluzja taka, że nie da się już utrzymać naszych relacji z Polską na gruncie przyjaźni ideologicznej, jak towarzyszami z PZPR, bo PZPR jest już właściwie na wylocie, się sypie, ale musimy ułożyć relacje na trzech nowych fundamentach. Pierwszy fundament dowodzi ogromnej naiwności ludzi, którzy to pisali, a mianowicie wspólnoty słowiańskie. Jesteśmy z Polakami, Słowianami, trzeba to do tego nawiązać. Ale dwa pozostałe są śmiertelnie poważne i dowodzą głębokiego realizmu. A więc musimy wykorzystać niemiecki syndrom u Polaków i musimy wykorzystać uzależnienie Polski od dostaw ropy naftowej i gazu z naszej strony. I te dwa elementy pozostały świetnie grały, zwłaszcza ten trzeci, i właściwie można powiedzieć do dziś jakąś rolę grają w relacjach polsko-rosyjskich. I to jest dokument z września 1989 roku. Więc to pokazuje, jak Moskwa na to patrzyła. Nie można na to patrzeć tylko przez pryzmat taki dość prymitywny, że jacyś agenci pokazano i coś robili. To jest naprawdę, wiele rzeczy jest bardziej skomplikowanych, niż się ludziom wydaje, że to się odbywa na poziomie jakiejś gry operacyjnej służb specjalnych, które w ogóle są przeceniane. Znaczy, ja uważam, że żyjemy w świecie, w którym nasyceni, nafaszerowani filmami, prawda, a la James Bond, wierzymy w wszechwładze służb specjalnych. Nie, one mają swoje możliwości, one wbrew pozorom są bardzo ograniczone. Szanowni Państwo, wiele wątków udało nam się, mam wrażenie, poruszyć, ale na pewno nie wszystkie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zapytać albo wygłosić króciutki komentarz, to bardzo proszę o podniesienie ręki, ja podejdę z mikrofonem i będziemy, może najpierw kilka tych pytań, a potem będzie Pan Profesor odpowiadał. Powołał się Pan tutaj na Andrzeja Gwiazdę. W 1988 roku powiedział, że jawni agenci sowieccy przekazali władzę tajnym agentom sowieckim. To jeżeli chodzi o Andrzeja Gwiazdę. Teraz może następna sprawa. Niech Pan się coś wypowie na temat Układu Maltańskiego. I jeszcze może o ofercie 60 koncernom amerykańskim w 1988 roku złożono wykupienia polskiej gospodarki po rządzie Messnera i o tym referendum marcowym w 1988 roku, na które poszło 26% ludzi w Polsce,
Nie, referendum było w listopadzie 87 roku. Które oni, proszę pana, przegrali. Oni przegrali. Jeszcze może jedno. Ktoś pan mi cztery pytania zadał, ja się nie zapamiętam, nie mam kartki. Więc... Jeszcze chwileczkę może. To ostatnie pytanie. Powiedział pan jeszcze, nie jeszcze dwa. To ja pozwolę sobie jedno pytanie. Powiedział pan o tej pomocy z Zachodu. No to ja zapytam, kto te pieniądze wziął i niech pan powie o 2500 czołgów zniszczonych, jak się wycofywano przez pan Waszewski. Ja mam ważniejsze pytanie. Chciałem pozdrowić serdecznie pana profesora. Dziękuję. Bardzo lubię jubileusze. I w tym roku będzie jubileusz 40-lecia pobytu Jana Pawła w Polsce. No i 30-lecia po prostu. Ja mam pytanie. Jaki udział był Jana Pawła II w tej pierestrojce? To pozwólmy panu profesorowi odnieść się do tego. Dobrze, tak. Będę teraz już starał się bardzo zwięźle. Jak pominę coś, to pan mi przypomni. Więc tak, po pierwsze, o co chodzi z Maltą? Otóż w listopadzie 89 roku na statku u wybrzeży Malty spotkał się Michaił Gorbaczow z George'em Bushem. I to spotkanie uchodzi za taką nową jałtę, taki nowy, że tak powiem, moment, w którym podzielono się wpływami. No więc znamy zapisy tych rozmów, one są dostępne chyba w języku polskim, tego jeszcze nikt nie wydał, ale są dostępne po angielsku i wiemy, o czym tam rozmawiano. Więc muszę pana rozczarować albo nie rozczarować, w razie nie było tam mowy o żadnym nowym podziale, że na przykład tak jak to, prawda, w pakcie Ribbentrop-Mołotow tam przesuwano granice, prawda, i że tam linia, prawda, Bugu, a najpierw linia Wisły, później linia Bugu, nie. Tam w sprawach nas interesujących panowie Gorbaczow i Bush sobie powiedzieli, że nie będziemy się wtrącać, czyli nie wchodzi w grę nasze bezpośrednie militarne zaangażowanie w te zmiany, które zachodzą w Europie Środkowej. I do tego się właśnie te maltańskie ustalenia sprowadzały. Przy czym nie grał Bush szczerze, bo tam się pojawił też, ponieważ to było spotkanie tuż po upadku muru berlińskiego, kiedy się po raz pierwszy zaczyna tlić sprawa zjednoczenia Niemiec i Bush obiecał Gorbaczowowi, że nie będą Amerykanie podejmowali żadnych działań na rzecz zjednoczenia Niemiec. Po czym prosto z Malty poleciał do Bonn i powiedział Kohlowi, że Stany Zjednoczone nie widzą żadnych przeszkód, żeby się Niemcy zjednoczyli. Dlaczego? Bo Amerykanie mieli już wtedy poczucie ogromnej przewagi nad Związkiem Sowieckim. Później bezlitośnie tą przewagę wykorzystywali, chociaż, jak to wcześniej powiedzieliśmy, ostrożnie, żeby samego Gorbaczowa nie wywrócić. Czyli przesuwać zakres swoich wpływów, ale tak, żeby Gorbaczow przetrwał, bo każdy miesiąc rządów Gorbaczowa to był miesiąc pierestrojka, jakby jakiś prawda, dogmatyk go obalił, jak to później Janajew próbował, no to mogłoby to się wszystko wywrócić, więc tutaj Amerykanie próbowali jakby tego Gorbaczowa podtrzymywać, ale zarazem no, go obskubywali, ogrywali coraz bardziej. Teraz tak, wracam do Messnera. Rząd Messnera był przed rządem Rakowskiego, to był taki rząd przejściowy, jak Jaruzelskiemu się znudziło bycie premierem, postanowił zostać przewodniczącym Rady Państwa, to wziął tego księgowego profesora ekonomii Messnera, zrobił go premierem i to był taki rząd, który właściwie nie wiadomo, co miał robić. Ten Messner jednym się rzeczywiście zajął, a mianowicie przygotował cały szereg ustaw, które później wykorzystał rząd Rakowskiego. Słynna ustawa Wilczka nie została przez Wilczka jako ministra przemysłu w rządzie Rakowskiego napisana przez miesiąc, tylko była dłubana w Ministerstwie Przemysłu w czasach rządów Messnera, tylko że Messner nie miał odwagi tego wyciągnąć. Inna rzecz, że miał tam bardzo wielu oponentów, bo tam na dworze Jaruzelskiego się toczyły walki, nie będę państwu w szczegółach o tym opowiadał. Generalnie Messner miał takie poczucie, że nic nie może, później wydał po latach swoje wspomnienia, gdzie mówi, no co ja byłem za poważny premier, jak nawet rzecznika swojego nie mogłem mieć, bo mi Jaruzelski dał tego Urbana i co Urban ma jako mój rzecznik do powiedzenia jako rzecznik, to ja się dowiedziałem z jego konferencji prasowej. Znaczy Urban jeździł prosto do Jaruzelskiego i uzgadniał, co będzie mówiono, a pana premiera pomijał. I taka więcej była rola Messnera. Jeśli chodzi o to referendum, o którym pan mówił, ono nie było w marcu 88, tylko było w listopadzie 87 i to był taki pomysł doradców Jaruzelskiego, tego zespołu trzech, Urban, Ciosek, Pożoga, którzy sobie wymyślili, że trzeba restaurować urząd prezydenta i napisali taki memoriał do Jaruzelskiego, że trzeba zrobić referendum
w kilku sprawach, w tym właśnie pytanie do Polaków, czy jesteście za ustanowieniem urzędu prezydenta. To miał być taki nowy impuls, żeby, że tak powiem, te słabnące poparcie w sondażach ożywić. Zrobić takie wielkie przedstawienie dla Polaków pod tytułem właśnie ta władza się ożywia, generał Jaruzelski się pozbywa tych zawalidrów, które przeszkadzały w reformowaniu państwa i teraz po tym referendum wszystko pójdzie do przodu. Tylko że zawalono sprawę z ordynacją wyborczą, bo wprowadzono system zupełnie absurdalny, w którym liczył się wynik referendum nie od decyzji głosujących, tylko od wszystkich uprawnionych. Czyli mówiąc krótko, żeby wynik referendum był wiążący, musiało być ponad 50% wszystkich uprawnionych. A że epoka 99% frekwencji już minęła wtedy, bo odkąd Solidarność zaczęła obserwować punkty wyborcze, to oczywiście nie mogła stwierdzić, jak to głosuje, ale ile osób przyszło w tych wybranych punktach, mogła stwierdzić. Więc nie dało się już ludziom wmówić, że głosuje 99%. Nagle się okazało, że zagłosowało 60 kilka i z tych 60 kilka jeszcze część głosowała na nie, łącznie z tymi, którzy w ogóle nie poszli, referendum padło. I to był absurdalny pomysł tego referendum, który był ewidentnym błędem ekipy Jaruzelskiego, który tak naprawdę spowodował tam, jak zgodnie wynika z relacji różnych towarzyszy, a nastrój apatii. I oni po prostu zrozumieli, że mówiąc krótko, samodzielnie nie uciekną do przodu. I tylko czekali, aż ten Jaruzelski się zgodzi na to, żeby w końcu z tym Wałęsą zacząć, to zajęło Jaruzelskiemu jeszcze od listopada do sierpnia, od listopada 87 do sierpnia 88, musiały przyjść dwie fale strajków, żeby Jaruzelski w końcu zdecydował. A tak to on jeszcze długo się zastanawiał, co dalej. Bo Jaruzelski generalnie, to jest zgodna opinia wszystkich jego współpracowników, którzy go bardzo chwalą, ale generał nie był decyzyjny. To bardzo ciekawe, bo on uchodzi z takiego twardego killera, a się okazuje, że on nie był taki decyzyjny. Przychodziło, że trzeba podjąć decyzję, to się wahał, zastanawiał, zamawiał dodatkowe opinie, odwlekał w czasie. To bardzo ciekawy rys tej postaci. Pytał mnie pan o jakieś czołgi. No, proszę pana, generalnie Armia Polska w momencie, w którym Jaruzelski kończył, był prezydentem, to miała prawie 300 ileś tysięcy ludzi. Ostatnio doszliśmy do 100 tysięcy, natomiast po drodze było mnóstwo czołgów i innego sprzętu, który został, mówiąc krótko, zniszczony. Zresztą to się odbywało po części na podstawie układów rozbrojeniowych, tego traktatu wiedeńskiego, a po części z tego, że te czołgi po prostu się rozsypywały, więc nie ma tu żadnej tajemnicy. Jan Paweł II jeszcze, tak? Jeszcze jedno, bo jeszcze o pieniążki chodziły, które szły przez Brukselę na opozycję. No proszę pana, generalnie szły pieniądze, jest taka ogromna książka Pawła Zyzaka, jak Ameryka obaliła, czy, nie mogę sobie przypomnieć tytułu, ale generalnie to się nazywa słowem domino w tytule i to jest generalnie o amerykańskiej pomocy dla Solidarności, on to tam wszystko bardzo szczegółowo opisuje, bo to głównie była pomoc amerykańska. Doktorat Pawła Zyzaka. Tak, to jest doktorat Pawła Zyzaka, tego słynnego od biografii Wałęsy, ale tu akurat napisał taką ogromną książkę i on to tam pojechał do Ameryki, analizował. Konkluzje są takie. Pewna kwota, już nie będę z pamięci, zostały rzeczywiście wyasygnowane przez Amerykanów głównie i część tych pieniędzy rzeczywiście trafiła realnie do podziemia w Polsce, przy czym no nie trafiło równorzędnie, bo to trafiła do tych właśnie głównie ludzi związanych z Wałęsą i tej części opozycji, bo tak Amerykanie chcieli, a część po prostu została rozkradziona po drodze i takie są fakty. Przy czym ustalenie, kto ile wziął, moim zdaniem przekracza dzisiaj możliwości kogokolwiek, bo tych materiałów nie ma. Co się zresztą często zdarza przy takich operacjach, jak się finansuje jakieś ruchy działające w konspiracji, to zawsze jakaś część gdzieś po drodze się gubi tych pieniędzy. No bo wie pan, jak to zweryfikować, skoro się kradnie często pieniądze z banków, gdzie wszystko jest monitorowane, a tutaj jakieś kurierzy przewożą coś w szufladzie. I odpowiadając o Jana Pawła II, no, rola Jana Pawła II ma wymiar duchowy. Znaczy, oczywiście jest też element, powiedziałbym, wspierania na przykład, no właśnie, przecież ten Orszulik, ten Gocłowski, arcybiskup Dąbrowski nie poszli do Magdalenki bez wiedzy Ojca Świętego. Jest oczywiste, że on to akceptował. I słano tam raporty, których nie znamy, bo archiwa watykańskie są wyjątkowo trudne, dostępne. Więc on to akceptował, ale on zrobił rzecz ważniejszą. I to jest rok 87. W 87 roku w styczniu Jaruzelski pojechał do Rzymu, spotkał się z papieżem i to była taka pierwsza próba wysądowania, czy nie dałoby się zrobić całej tej późniejszej operacji okrągłostołowej, ale nie z Wałęsą i jego otoczeniem, tylko z ludźmi nowymi, świeckimi, ale desygnowanymi przez Kościół. I zaczęły się takie negocjacje, o których wiemy bardzo niewiele, które
się toczyły aż do trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, tej z lata 87 roku, kiedy, i tutaj niewątpliwie ówczesny prymas Glemp był bardzo tym zainteresowany. Znaczy prymas Glemp uważał, że Solidarność to jest w ogóle już temat zamknięty, że to już się nie podniesie, z tego nic nie będzie i trzeba wykreować nowe siły, właśnie takie związane z episkopatem, które pod szyldem czy to z chrześcijańskich związków zawodowych, czy partii chadeckiej będą z komunistami rozmawiały. Tyle tylko, że przyjechał papież i wygłosił to słynne przemówienie na Zaspie w Gdańsku o solidarności przez małe S i przez duże S i o tym, że obie są Polsce potrzebne. I to było publiczne powiedzenie przez papieża nie takim projektom. Że jak rozmawiać w Polsce, to z Solidarnością przez duże S, a nie z jakimiś kręgami, które tam ktoś wykreuje. Czyli on tego nie powiedział wprost, ale ci, którzy wiedzieli za kulisami, co się dzieje, zrozumieli, że nie będzie operacji takiej, jak ją przed chwilą opisałem. To wszystko jest hipoteza, tego nie potrafimy jeszcze źródłowo udowodnić, na to są poszlaki, ale tego typu rozmowy się toczyły, tego typu propozycje padały i niewątpliwie one zostały przerwane właśnie tą decyzją Jana Pawła II. To najobszerniej o tym napisał Paweł Kowal, jest taka wielka książka Pawła Kowala o właśnie ekipie Jaruzelskiego w ostatnich latach istnieją, tam sporo o tym pisze, o takich właśnie przymiarkach. I w tym sensie Jan Paweł II odegrał bardzo istotną rolę, bo gdyby on wtedy powiedział tak, jak chciał Glemp. Tak, to jest świetny pomysł. Weźcie tam Nicewskiego, weźcie tam Wielowiejskiego, weźcie tam jeszcze kogoś. Niech oni powołają chrześcijańską partię pracy, albo jak to się będzie nazywało. Urządzą okrągły stół, w 88 będą wybory, chrześcijańska partia pracy albo jakaś inna dostanie 35% w Sejmie, prawda? To by się oczywiście wydarzenia w Polsce co do szczegółów potoczyły inaczej i być może Lech Wałęsa nie odegrałby takiej roli w Polsce istotnej. Mazowiecki by nie odegrał, Geremek by nie odegrał, Michnik, ale inni by odegrał, teraz kierunek byłby podobny. To by dalej szło w kierunku reform rynkowych, stopniowego budowy demokracji parlamentarnej i wyjścia Polski do amerykańskiej strefy wpływu, bo tam gdzieś w tle byli też Amerykanie oczywiście. O czym wiemy, to jest ten słynny opisywany przez amerykańskich dziennikarzy, który się narodził w stanie wojennym, tak dalej, przesadnie nazywany układ Reagan-Jan Paweł II, prawda? Gdzie rzeczywiście szef CIA Casey pojechał po wprowadzeniu stanu wojennego do Rzymu i rozmawiał tam w sekretariacie stanu. Już się szczegółów nie znam, ale wiadomo, o czym oni rozmawiali. O kanałach komunikacyjnych, o przerzucaniu właśnie ludzi, środków i tak dalej. Więc tam jakiś element współpracy był, ale Kościół, jak Państwo wiecie, nie jest organizacją stricte polityczną i nie zajmował się, mówiąc krótko, organizowaniem oporu w Polsce, choć były wyjątki, no to była ta grupa księży, która wprost się angażowała, no jeżeli Gocłowski brał te 80 milionów, nie Gocłowski, tylko przepraszam, Gulbinowicz, te 80 milionów Solidarności, które Pinior i spółka wyciągnęli na parę dni przed wprowadzeniem stanu wojennego i przechowywał je na terenie kurii, czy tam swojego pałacu arcybiskupiego we Wrocławiu, to było już wprost zaangażowanie ze strony Kościoła, ale takich ludzi Kościoła było niewiele, ich było w skali 10-tysięcznego duchowieństwa, wtedy mniej więcej kilkudziesięciu. Kolejne pytanie. Kilka osób się zgłaszało, więc pozwolę sobie. Panie profesorze, chciałem się podzielić z panem pewnym podejrzeniem. Mianowicie podejrzewam, że pan profesor chyba niezbyt często ogląda publiczne telewizje, radio naszego, dlatego że w tych publicznych mediach pan jest przedstawiany, albo wypowiedzi pana są przedstawiane jako człowieka, który jeżeli nie krytykuje, to wyraźnie kontestuje okrągły stół. Natomiast dzisiaj pan profesor się przedstawił jako no, człowiek rozdzielający te akcenty, według mnie chyba słusznie, prawidłowo. To, co było po jednej stronie lepsze, co po drugiej stronie było gorsze. Czy to jest jakaś taka równowaga i prawda z pewnymi akcentami w różnych momentach? Więc ja bym się do tego odnieść, czy to pan profesor na użytek nasz mówi coś innego i naszych mediach, czy rzeczywiście te media troszeczkę wybiórczo traktują pana słowa, bo to jest to moje podejrzenie. Jeszcze bardzo mi proszę mi pozwolić, jeszcze jedna sprawa. W jednym względzie jestem troszeczkę polemiczny do tego, co pan profesor powiedział, określając jednak negatywnie sytuację w sądach. A wcześniej profesor mówił, że w sądach w
szczytowym okresie, czyli 30 lat temu było 50% upartyjnienie. Wiemy, że to część było ideologicznie upartyjnionych, a część posłusznych powodów. Jak upłynęło 30 lat od tej pory, jak dzisiaj jesteśmy w sądach, to są jednak inni ludzie, zupełnie inni ludzie. Dlatego, panie profesorze, wydaje mi się, że też pana taka ocena, że jednak w sądach jest taki tam nowy bałagan, tego trzeba zrobić, to nie wiem, czy profesor tutaj w tym względzie nie przesadził. Czy zechciałby pan się troszeczkę więcej do tego formy? Tak, proszę, obawiam się, że nie odpowiem od razu. Zacznę od sądu. Obawiam się, że myśmy się nie zrozumieli, bo moja krytyka sądów dotyczyła tych przemian na przełomie lat 80. i 90., a nie tej reformy, którą zrobił PiS, posługując się hasłem dekomunizacji sądów. To są dwie różne sprawy. Ja mam bardzo krytyczny stosunek do tego, co zrobił rząd Mazowieckiego w sądownictwem i równie krytyczny stosunek do tego, co zrobił rząd PiSu z sądownictwem. To są dwie różne sprawy właśnie także i z tego powodu, o którym pan powiedział, a więcej tych 30 prawie lat, które upłynęły i tego, że tam w miażdżącej większości mamy zupełnie innym zespołem ludzi do czynienia. Więc tu się umówmy, powtórę, ja się generalnie w mediach publicznych już dawno nie pojawiam, z tego co sobie przypominam, to wystąpiłem tylko raz rzeczywiście na dyskusji dotyczącej okrągłego stołu w programie Władysława Wittsteina z profesorem Zybertowiczem. I jako żywo mam wrażenie, że to raczej oni obaj prezentowali bardziej takie oceny, które pan scharakteryzował niż ja. Więc wie pan, a to, że różni ludzie gdzieś tam biorą z moich książek jakieś fragmenty, to wie pan, można dowolny cytat wybrać. Ja miałem do okrągłego stołu zawsze stosunek sceptyczny. I to jest prawda i dalej go zachowałem, ale nie skrajnie negatywnie, nigdy nie pisałem o okrągłym stole jako o targowicy. Natomiast pamiętam czasy, kiedy rzeczywiście w latach 90. pisanie sceptyczne o okrągłym stole rodziło konsekwencje w postaci, że człowiek był atakowany, nie wiem, przez Gazetę Wyborczą czy inne. To jest prawda. Tylko że się narracja przesunęła. To mówiłem na samym początku, że ta biała legenda została zastąpiona przez czarną. Więc ja nie mam poczucia, że ja dzisiaj się w mediach publicznych wypowiadam inaczej niż na tym spotkaniu, bo ja się w mediach publicznych w ogóle nie wypowiadam o okrągłym stole. To jeśli chodzi o to, a wcześniejsze pana pytanie dotyczyło, już nie zdążyłem zapomnieć, muszę sobie pisać. Nie, no właśnie tego. To odpowiedziałem. Tak, okej, dobra. Kolejne pytanie. Panie profesorze, chciałem zapytać taką rzecz. Nie do końca rozumiem, chcę znać pana opinię jako historyka. Chodzi mi o wczesne lata Solidarności, a dokładnie o pana Wałęsę. Bo znamy wszyscy wypowiedzi takich ważnych osób jak pana Gwiazdy, pani świętej pamięci, pani Walentynowicz, to są osobowości, pan Łukaszkowski. I oni we wszystkich informacjach przedstawiają to, że oni dość wcześnie wiedzieli, że pan Wałęsa był esbekiem, tak krótko mówiąc. Dlaczego, jakie siły spowodowały, po tylu wpadkach Wałęsy, później, teraz to wiemy, bardzo szczególny taki moment, kiedy Wałęsa staje w oknie komendy miejskiej przed strajkującymi i mówi, że ja się tu dogadałem, już przestańcie z tym strajkiem, to będzie wszystko w porządku. To po prostu każdą osobę by zdyskwalifikowało. Następne kilkanaście wpadek bardzo poważnych. Jakie siły, oprócz esbeckich, z tego co wiemy, mogły spowodować to, że jednak tego człowieka nie usunięto i w końcu skończyło się tak, że on rozdawał karty przy okrągłym stole. Bardzo proszę. To jeszcze jedno pytanie. Panie profesorze, tu z perspektywy 30 lat mówiliśmy o podstawowym nurcie Solidarności, prawda, przed okrągłym stole i po okrągłym stole, to jest ten nurt wałęsowski i reszta. I czy nie uważa pan, że do dzisiaj obowiązują dwa nurty, właśnie ten nurt Wałęsy, wałęsowski, prawda, związki zawodowe i ludzie, którzy powiedzieli po okrągłym stole dość, basta, nie po drodze nam z Wałęsą i zaczęli tworzyć różne organizacje niepodległościowe, prawda, stowarzyszenia. Czy rzeczywiście te dwa nurty obowiązują? Bardzo proszę, panie profesorze. Więc tak, jeśli chodzi o Wałęsę, no mogę powiedzieć, tak, historia generalnie jest niesprawiedliwa i tak jest z historią, że osoby, które nie zawsze zasługują na wyróżnienia, są wyróżniane, a osoby, które może miałyby większe zasługi, są niedoceniane.
Wałęsa miał nieprawdopodobne szczęście znaleźć się we właściwym miejscu o właściwym czasie i mówię tutaj o sierpniu 80 roku. Gdyby nie taki, a nie inny przebieg strajku w sierpniu 80 roku, to byśmy o Wałęsie nie dyskutowali, bo on się specjalnie nie interesował. Gdyby nie Stocznia Gdańska stała się głównym centrum strajkowym, tylko jakieś inne miasto, on byłby być może regionalnym działaczem Solidarności, bo to się inaczej nazywało, może w ogóle nie byłoby Solidarności. Natomiast ja sporze o Wałęsę w tej chwili kluczem nie jest to, czy on był TW Bolkiem, bo nie znam żadnego szanującego się historyka, który by potrafił twierdzić o świetle tych dokumentów, które znamy, Wałęsa nie był Bolkiem. Był. Był i to jest dokument, że Wałęsa zaklina się i do końca życia będzie się zaklinał, że nie był, to jest jego prawo, nie on jest jedyny taki przypadek. To już pytanie dla psychologów, z czego się taka postawa bierze, nie do historyków. Natomiast istotne jest co innego. W tej chwili spór zaczyna dotyczyć tego, czy po tym jak Wałęsa w 76 roku został wyrejestrowany i nie ma żadnych dokumentów świadczących jego współpracy, były jakieś elementy nacisku na niego, szantażu, presji, sterowania nim, czy nie były. I oto się toczy spór między historykami. I jest profesor Cęckiewicz, który nie ukrywa nawet, że strasznie mu zależy, żeby udowodnić, że Wałęsa był narzędziem Kiszczaka do końca, czyli i Magdalence, i jako prezydent. I są tacy jak ja, którzy w to powątpiewają. Dlatego, że ja uważam, że Wałęsa jest skądinąd częstym, może przesadziłem, ale zdarzającym się w rzeczywistości przykładem takiego samorodka politycznego, takiego trybuna ludowego, takiego chłopskiego przywódcy, który nie daje się w żaden sposób kontrolować na dłuższą metę. I to nawet widać, jak się prześledzi tą teczkę Wałęsy, właśnie tą teczkę Bolka, jak on z każdym miesiącem coraz bardziej wywija i wierzga tej bezpiece i to ona w końcu z nim zrywa tą współpracę. I wiara w to, że Wałęsa później już jako lider 10-milionowego ruchu, noblista, dawałby się szantażować, moim zdaniem jest wątpliwa. Ja tego nie mogę wykluczyć, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. Natomiast oczywiste jest, że on ma z tym ogromny problem psychiczny i to do dziś widać. To jest tak, nie on jeden zresztą, to jest taki syndrom ofiar bezpieki, gdzie te osoby to, moim zdaniem, wypierają ze świadomości, ale zarazem to im strasznie ciąży i stale do tego wracają. Bo przecież zwróćcie Państwo uwagę, że to sam Wałęsa w co drugim swoim wystąpieniu publicznym wraca do tej sprawy. On sam ją wyciąga, sam ją prowokuje. Ja znam paru innych ludzi, którzy mają podobną przeszłość, którzy stosują zupełnie inną strategię. Oni to bagatelizują, nie chcą o tym mówić, milczą. I to jest znacznie skuteczniejsza strategia, tak nawiasem mówiąc. No ale Wałęsa robi to, co robi. I teraz wie pan, co doprowadziło Wałęsę do tego miejsca, że on rozdawał karty przy okrągłym stole? No doprowadziło go do tego właśnie ta sekwencja zdarzeń, która się zaczyna w sierpniu 80 roku. Później to, że on rzeczywiście prezentuje za pierwszej Solidarności nurt umiarkowany, to dla jego krytyków jest dowód, że on był agentem, no ale problem polega na tym, że to połowa Solidarności była umiarkowana, bo przecież był pierwszy krajowy zjazd i tam było czterech kandydatów na przewodniczącego. To było, tam oczywiście byli agenci, co profesor Cęckiewicz opisał na zjeździe, no ale było 800 ludzi, którzy demokratycznie głosowali, w miażdżącej większości to nie byli agenci. I mieli do wyboru czterech kandydatów, trzech radykałów, czyli Gwiazdę, Jurczyka i Jurulewskiego i jednego umiarkowanego Wałęsy. I Wałęsa wygrał w pierwszej turze. Wprawdzie niewiele ponad 50% głosów dostał, ale dostał. Z tym, co mówił. A on nie mówił, że tu trzeba iść, prawda, i obalać system. Nie, trzeba kombinować, dogadywać się. On otwarcie prezentował tą ugodową linię. A tamci właśnie mówili, Lechu, tchórzysz, prawda? I Związek wybrał Wałęsę, a później dostał jeszcze tego Nobla, mimo wysiłków bezpieki, żeby go nie dostał. I to go uczyniło z punktu widzenia Zachodu absolutnie postacią numer jeden. Teraz niech się pan postawi w sytuacji takiej oto, pan ma jakiś krąg znajomych, prawda? Coś tam kiedyś pan zrobił z ludźmi. Jak pan sobie wyobrazi, że nagle jeden z nich, taki przeciętny, co pan go nawet nie bardzo lubił, taki pyskaty, dużo gadał, mało robił, nagle zostaje gwiazdą. Globalny, ikoną XX wieku.
No trochę by się pan czuł, to jest coś niesprawiedliwego. Tak? Co jest nie tak? No jak to jest możliwe? Myśmy tu narażali, myśmy nie mieli żadnych przykrych kart w życiorysie. A on? Czemu? I to tłumaczy zachowania Walentynowicz, Gwiazdy i innych ludzi z jego środowiska. Oni do dziś nie mogą wyjść ze zdumienia, jak ten jegomość, który tam się do nich przylepił w okolicach 78 roku, przecież mówią przylepił nie w sensie, że był agentem, bo nie ma to żadnych dowodów, tylko przylazł do tego WZZ-u i tam się zaczął udzielać, że on robił taką oszalającą karierę w takim czasie. Oni tego nie mogą zrozumieć. Ja psychologicznie też ich rozumiem. To ich frustracje, tylko że ja na to patrzę z boku, bo ja nie byłem tam, pewnie jakbym był, to miałbym też swoje emocje. A ja na to patrzę chłodno i widzę, że po prostu on i ta niesprawiedliwość tej historii strasznie ukrywa, ale też niech pan pamięta, że mam nadzieję, że kiedyś taki film powstanie o Wałęsie. Bo to, co zrobił Wajda, niestety nie jest dobrym filmem, bo to jest laurka. I wie pan, kiedy ten film się powinien zaczynać? Otóż on się powinien zaczynać w roku 2000, jak siedzi Wałęsa przed telewizorem i ogląda wyniki wyborów prezydenckich. I widzi, że dostał 1%. I to jest prawdziwa historia. Z chłopa król, z króla bank. Tak, dwa pytania. Tam jeszcze było pytanie dotyczące tej wielonurtowości w Solidarności. A tak, przepraszam, jeszcze króciutko odpowiem. Tak, przepraszam, tak. O tych dwóch nurtach. No więc ja już trochę o tym mówiłem. To nawet się nie zaczyna po okrągłym stole. Generalnie się zaczyna za pierwszej Solidarności. Jest ten nurt radykalny i jest umiarkowany. Później on przybiera, jak się w stanie wojennym, tą formę, prawda, że jest Solidarność walcząca Morawieckiego, ale jest cały szereg innych organizacji. Tylko problem polega na tym, że one są dużo słabsze. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście pomoc Zachodu idzie do tego umiarkowanego nurtu w większości, ale po drugie ludzie w większości wolą ten umiarkowany nurt. I to się potwierdza później w roku 91. No, mamy te wybory, gdzie Partia Wolności Morawieckiego startuje. Morawiecki w studiu telewizyjnym na okrągły stół przewraca. W ogóle ta partia nie wchodzi do Sejmu. Prawda? Wchodzi za to Porozumienie Centrum ZHN, ale nie jako główne siły. Prawda? Rząd Olszewskiego ma realnie poparcie nieco ponad 100 posłów, a trzeba 231. Więc taka była decyzja Polaków, bo taka była ich świadomość. Można się na to oburzać, mówić, że to wszystko efekt manipulacji, ale to nie jest prawda. Po prostu te oferty docierały. Ja to obserwowałem z pozycji młodego pracownika na UJ-cie i ja widziałem ofertę Kwaśniewskiego, widziałem ofertę Pawlaka, widziałem ofertę Unii Demokratycznej, widziałem ofertę Porozumienia Centrum ZHN. Skoro ja widziałem, to ci inni w tych miasteczkach, miastach też mogli widzieć, jak to ich interesowało. Interesowało tylko 42%. I z tych 42%, które w ogóle raczyły się pofatygować do urn, większość udzieliła różnego rodzaju umiarkowanym siłom post-PRL-owskim. Bo taki był wtedy stan świadomości społecznej. To dwa pytania ostatnie już. Pan. Chciałem się zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo wymienił pan sądownictwo jako dziedzinę, którą się nie udało zreformować. Jest jeszcze, myślę, że bardzo dzisiaj ważna sprawa, mianowicie nie udało się zlikwidować wojskowych służb informacyjnych, które były bezpośrednim sukcesorem sowieckiego GRU. I one do 2006 roku działały legalnie. Są takie głosy, że stworzyły państwo w państwie tutaj w Polsce. Co prawda zostały w 2006 roku zlikwidowane, ale są również takie głosy, jak ostatnio bardzo znanego kielskiego politologa, który twierdzi, że przy likwidacji WSI brali udział ludzie związani z GRU. Po tym, co się ostatnio w Polsce po likwidacji tych służb dzieje, można powiedzieć, że w jakiś sposób ma rację. Przecież nie byłoby czegoś takiego jak Smoleńska, nie byłoby afery nagraniowej czy podsłuchowej, bo przecież nikt w Polsce nie wierzy, że to kelnerzy nagrywali czołowych polityków i ministra spraw wewnętrznych, bo są pewne procedury, które uniemożliwiają takie zachowania. Czy kradzieży z budżetu przez mafie paliwowe i VAT-owskie olbrzymich pieniędzy? Co prawda komisje, które zostały powołane, pokazują, kto politycznie za to odpowiada, ale nikt nie mówi, gdzie są te pieniądze. Przecież to nie ci politycy się wzbogacili. Te pieniądze, jak są takie głosy, poprzez raje podatkowe w większości trafiły do Moskwy.
To jeszcze jedno pytanie, zanim pan profesor będzie odpowiadał. Chociaż przypominam, rozmawiamy o okrągłym stole, a nie o ostatnich latach w polskiej polityce. Dobry panie profesorze, ja mam takie pytanie, czy jak pan sądzi, bo wielu historyków, no różnie sądzi, pan inaczej, inni historycy inaczej odnosi okrągłego stołu, ale jak pan sądzi, tak jakby pan miał odpowiedzieć dla młodego pokolenia, czy jakby bo książki będą wydawane do historii, następne, przez lata będą wydawane. I jak pan sądzi, co powinno być w tej książce zawarte odnośnie właśnie okrągłego stołu? Czy to był pozytywny, czy negatywny aspekt? Jak to wpłynęło na losy dalszej Polski? Jak młode pokolenia do tego się powinny odnosić i myśleć o okrągłym stole? Myślę, że odpowiedź na to pytanie będzie dobrą. Dobrze, jeśli chodzi o Fuezzi, no to ja pana rozczaruję w tym sensie, znaczy zgodzę się z tym, że rzeczywiście popełniono zasadniczy błąd, że tak jak udało się przeprowadzić jakąś weryfikację i jednak Urząd Ochrony Państwa się od Służby Bezpieczeństwa w istotny sposób różnił, tak rzeczywiście Fuezzi się niewiele różniły w stosunku do swoich PRL-owskich poprzedników i tu popełniono błąd. I rzeczywiście doszło w tych służbach do wielu patologii opisanych w raporcie z likwidacji Fuezzi, handel bronią z krajami objętymi embargiem, czy właśnie całkiem spora liczba sowieckich szpiegów, którzy się tam znaleźli, z których niektórych z nich UOP rzeczywiście zidentyfikował, postawił im zarzuty i jeszcze parę innych rzeczy. Tak, nie uważam, żeby Fuezzi kręciły całą polską sceną polityczną wszystkimi aferami lat 90. i 2000. Uważam, że pan je po prostu przecenia, że one aż takie potężne nie były i tym bardziej nie uważam, żeby po ich likwidacji one miały jakieś dalej ogromne wpływy, co nie zmienia faktu, że poszczególni ludzie mogą, no bo jeżeli mamy aferę Skok Wołomin, tam rzeczywiście jakiś były oficer Fuezzi odgrywa i rolę jako główny architekt, to zgoda w tej sprawie, tylko jest pytanie, czy on działał na własną rękę, czy na zlecenie jakiegoś sztabu, który za nim stał. Ja nie potrafię tego zweryfikować, nie chcę się o tym wypowiadać. Jedno jest pewne, ja już wcześniej to powiedziałem, jestem sceptyczny co do możliwości służb specjalnych w ogóle, a w Fuezzi, czy tego, co po nim zostało w szczególności. Uważam, że przez wielu ludzi w Polsce ich znaczenie jest po prostu przeceniane. No ale to można mieć różne zdanie i podobnie jest właśnie odpowiadając panu na temat bilansu okrągłego stołu. Proszę pana, w dobrym podręczniku będzie napisane, że okrągły stół ma swoje jasne i ciemne strony, zaraz je wymienię, a ty uczniu musisz sobie przemyśleć, co ci bardziej odpowiada. Bo podobnie z wieloma innymi wydarzeniami z przeszłości. Pan weźmie niebudzący już dzisiaj większych emocji przewrót majowy Piłsudskiego z 26 roku, to też są tacy, którzy postarzą wskazać jego istotne, dobre strony i negatywne. Ja nie jestem krytykiem zamachu majowego, ale dyskutuję z kolegami historykami, którzy go jakoś tam próbują bronić czy uzasadniać. I teraz, jeśli chodzi o okrągły stół. Jeśli chodzi o okrągły stół, to jego pozytywną stroną jest to, że umożliwił wybory czerwcowe, które uruchomiły proces żywiołowego rozpadu dyktatury komunistycznej. I to jest moim zdaniem główna zaleta okrągłego stołu. Natomiast negatywną stroną okrągłego stołu jest to, że stworzył pewnego rodzaju dwuznaczność moralną przejścia od dyktatury do demokracji, czego jakby taką ilustracją stały jedne nieszczęsne biesiady, do których tam dopuszczono, czego do dziś nie rozumiem. Bo pamiętam, jak jest notatka taka, jedna z ostatnich rozmów przed kolejnym spotkaniem w Magdalence już ze stycznia 89 roku, to jest przez księdza Orszulika opublikowane, gdzie Mazowiecki mówi do Cioska, tylko żeby tam żadnego alkoholu nie podał. Po czym ten alkohol się pojawia, oni go piją. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby odmówić tego picia, bo nie mogli się odmówić filmowania, bo Kiszczak jakby to tutaj był gospodarzem, więc on te kamery tam wpakował. Natomiast oni mogli powiedzieć jasno, owszem, jemy, no ale trudno było odmówić, że będziemy jeść w odrębnych salach, to byłoby nie w porządku. Więc oni powinni już się nie zgodzić na ten alkohol i tyle. To jest taka drobna rzecz, a ona by sporo zmieniła w obrazie okrągłego stołu. I drugą rzeczą, którą mam ogromną pretensję, to że oni tam nie przyszli swoimi magnetofonami i nie powiedzieli tak. My chcemy sobie to nagrać. My oczywiście tego nie upublicznimy, rozumiemy poufnie, ale my tu chcemy sobie to nagrać po to, żeby w przyszłości mieć dowód, jak ktoś z naszego zaplecza będzie oskarżał, że myśmy tu jakieś konszachty robimy, to wszystko nagrywa. I Kiszczakowi ciężko byłoby powiedzieć, że się na to nie zgadza, skoro jego operatorzy z kamerami biegali. Więc, a tu z proste magnetofony można było przynieść i nagrać. I mielibyśmy dzisiaj pełne nagrania z Magdalenki. To można było zrobić.
I tu zrobiono błąd, ale to moim zdaniem nie jest jeszcze dowód na to, że skoro tego nie nagrywano, to tam podpisano jakieś tajne układy, prawda, i zobowiązano się do Bóg wie czego, bo jak starałem się to Państwu wcześniej wyjaśnić, no najkrócej mówiąc, strona komunistyczna nie zakładała, że w efekcie tych umów straci władzę. Oni ciągle wierzyli, będą dalej rządzić, to po co im były jakieś gwarancje bezpieczeństwa? Czy jakieś inne zobowiązania tej drugiej strony? Oni po prostu negocjowali, na jakiej zasadzie dopuszczą w ograniczonym stopniu opozycję do nawet nie współudziału w takiej bezpośredniej władzy, tylko do współudziału w parlamencie, no można powiedzieć, władzy ustawodawczej. Prawda? I na tym koniec. Więc moim zdaniem to powinno być w tym uczciwym podręczniku napisane i sobie to po prostu uczeń musi przeanalizować i będzie miał inne zdanie, bo będzie, tak jak w przypadku przewrotu bojowego, uczeń, który będzie mówił, Piłsudski dobrze zrobił, że skończył z tą gnijącą demokracją, będzie taki, który mówił, nie, bardzo źle się stało, bo właśnie zniszczył demokrację. I tak samo nie z okrągłym stołem. Za 100 lat, tak dzisiaj możemy sobie wyobrazić dwóch uczniów, którzy się spierają o przewrót majowy, za 100 lat możemy sobie wyobrazić dwóch uczniów, którzy się spierają o okrągły stół. Jeden uważa, że to było dobre, inny, że nie. I tak powinno być po prostu. Powinien mieć zatem uczeń dostęp do różnych ocen i sobie powinien określić, która mu bardziej odpowiada. Natomiast nie wyobrażam sobie jakiejś jednej ogólnie obowiązującej wykładni, że tak ma być już. Tak? Dobre albo złe, a jak nie, to dostajesz dwóje, albo jak nie, to cię nie dopuścimy do przestrzeni publicznej, bo ci się okrągły stół podoba albo nie. A mam wrażenie, że dzisiaj wielu polityków by tak właśnie chciało. Nas wrzucić do jednej z opowieści i powiedzieć, ta jest prawdziwa, a wszyscy im to kłamiec. No nie, są różne opowieści o okrągłym stole i musimy się z tym pogodzić, że będą, także w przyszłości. Dziękuję. A w tym moment odrzucił, powiem się też, jeżeli chodzi o kwestię wyborów, to w czerwcu to były wybory, to były plebiscyty. Też się tak, to ja tak uważam. Tak. Odwołanie, a zawsze się mówi o wyborach. No bo to oficjalnie były wybory, a ja to nazywam plebiscyt. Osobiście udział. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za spotkanie. Podziękujemy naszemu gościowi. Poczekanie i może poprosimy naszego gościa, aby jedną żółtą kartkę wyciągnął i to tam przy... pełnej jawności, tak, tak. Ze środka z głębi wyciągnął. Tak, mam się, żeby była żółta i już zobaczymy. Na pewno nie ja. Nie mam szczęścia. I zapraszamy panią Annę Kaczmarczyk-Gąsior, jeżeli jest... Brawo. Pani bardzo miło. Dziękuję bardzo. Nie wiem, co tam jest. Może w takim razie pokażemy, co jest. Pokażmy, chcemy tutaj Państwa zachęcać również w taki sposób, żeby nas odwiedzać. Ale katalog najnowszy naszej wystawy, myślę, że Także proszę Państwa, na każdym spotkaniu popołudniowym u nas losujemy i los pani Anny wraca do puli, ponieważ po całym miesiącu spotkań popołudniowych losujemy jeszcze raz, jeszcze lepszą.